wieczór. Dobry wieczór. Personalnie raczej nie jest dobry. Cześć, cześć. Dobra, wszystko jest, kawcia jest, mikrofon jest, słuchawki są. Rozumu brak, ale to sobie może wypracuję. Jak tam panowie? Wypoczęli po wakacjach? W życiu, dodatkowo zmęczeni jeszcze bardziej. Pomidor. A widzicie teraz? Widzimy. Pytanie jest takie, czy tam zaznaczyłeś w opcjach dźwięk? To zaraz się przekonacie. No to właśnie się przekonujemy. Grać nie gra. Nie ma dźwięku. I jeszcze jest trzecia opcja, udostępnić dźwięk, jest mono i stereo. Kwestia licencji. Nie wiadomo, czy się mono zgodzi, nie? A co ja tu mam do powiedzenia, drogi panie? Nic nie mam tu do powiedzenia. Skoro jeszcze nikt nas nie słyszy. Świetną rzecz zrobiliście, muzykę z Commodore 16. Panie Mono, jeszcze za wcześnie na komentarze. No ja im chciałem przysłodzić, żeby wprawić ich w dobry nastrój. Na razie twarda demoscenowa gadka. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. I jeszcze musisz dodać, że ty byś zrobił lepiej. Zrypane wszystko. Zrypane wszystko do niczego, wiesz. No, zróbcie lepiej, tak. Ja wam powiem, jak to zrobić lepiej. Nie krzyk, to się tak nie robi. Wszystko jest zrypane, zróbcie lepiej. Ja wam powiem, jak to zrobić lepiej. Startujemy 5 po? Może być? Może być. Jako że w chwili ciszy się przywitam. Cześć wszystkim. O, dzień dobry. Kuracjusz przyszedł. Hello. Zdrowiał to już, wiesz. Wszystkie sanatoria już na niego mają wywieszoną jego podobiznę teraz. Tak, już tam persona non grata już teraz wszędzie. Tego kuracjusza nie obsługujemy. Wszystkie sanatoria ma poobrażane. Tak. Do Bydgoszczy pojadę, a u was się nie będę kurował. I w takim razie możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. 21 sierpnia 2024 roku, godzina 20.05. Mamy już troszeczkę osób na czacie. Witam wszystkich serdecznie. Naszymi gościami dzisiaj są, no można powiedzieć, demoscenowcy Rastan i Konop. Dzień dobry państwu. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Cześć. Witamy was serdecznie. Żebyście opowiedzieli o swoim najnowszym tworze w postaci gry na małe Atari, oczywiście Atari XLXE, 8-bitowy komputerek, Auf Wiedersehen Monty, tak? Z niemiecka brzmiąca gra, ale to jest gra brytyjska. Za chwilę sobie o tym opowiemy. Ja tylko was przeproszę jeszcze za to, że tak późno dałem znać na Atari Online i w ogóle gdziekolwiek informacje o tym spotkaniu, dlatego że po prostu dopiero wróciłem z City Venture kilka dni później, no i nie miałem czasu, nie miałem przy sobie też żadnego komputera, nic, tylko telefon. Nie było okazji po prostu zagaić wszędzie tego typu spotkania, więc na razie jest nas 10 osób zaledwie, ale mam nadzieję, że troszkę osób się pojawi, a przede wszystkim na YouTubie obejrzą zapis tego spotkania, bo za jakiś czas się pojawi, także to tyle tytułem wstępu. No i Marku i Krzyśku, zacznę może od takich rzeczy podstawowych. Dlaczego akurat ta gra, Auf Wiedersehen Monty, zaczęli się konwertować i skąd, żeby to czytelnicy usłyszeli, znaczy słuchacze usłyszeli? Z jakiej platformy? I to pytanie jest do Marka, czy do mnie? To słuchajcie, nie wiem, jak się chcecie podzielić odpowiedziami. Może Marek coś będzie uzupełniał po tobie. To Krzysiu, wiem, że jesteś taki, wiesz, który lider tego marketingowy, tego projektu, można by tak powiedzieć. To powiedz mi, może ty właśnie, dlaczego i kto wpadł na ten pomysł, żeby przekonwertować tą grę i jak to w ogóle wyglądało? No powiem tak, że musielibyśmy się cofnąć do roku 2019 i do tego wywiadu, który ci udzieliłem kiedyś w Muzeum Komputerowym w Katowicach. Pamiętasz, tam opowiadałem ci o tej grze Monty on the Run, jak żeśmy to prawda, skonwertowali, jak żeśmy przeglądali gry na Commodore 16, jak ta gra nam się spodobała, tak, i ten wywiad byłby idealnym uzupełnieniem tego, co teraz zrobiliśmy, bo wtedy już oprócz tej gry Monty on the Run, która nam, no, to było tak, że przeglądaliśmy sobie gry na C16, tak, i na C4.
Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest komputer do gier, nie? To nie jest konsola do gier, jak to teraz nazywam. To jest komputer, który był raczej taki do takich celów edukacyjnych. On miał dość dobry basic, miał tam kilka takich feature'ów dobrych i ciekawych. Na przykład miał większą paletę barw niż Commodore 64. Miał też szybszy procesor niż Commodore 64, ale nie miał sprite'ów, układu tego muzycznego, SID, tak? Miał za to jeden układ TED, tak, który miał w sobie jakby tą grafikę i muzykę. Grafika troszkę była, jest podobna jak w C64, szczególnie te multicolor, te tryby high color, tak, high res, tak, z mapą kolorów. To jest bardzo podobne jak na C64, tylko nie ma sprite'ów, tak. No i przeglądaliśmy sobie te gierki C16 i powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo wyszło. Można sobie je przeglądnąć na takim serwisie, który nazywa się Plus 4 World. Tam jest ogromna baza danych. No coś jak Atari Online, Atari Area, tu po stronie atarowców to komodorowcy ci spod znaku C16 plus 4 mają właśnie taki serwis duży A dotyczący dopytam, tego komputera. przepraszam Krzysiu, a dopytam No. taką rzecz, a ty miałeś albo Marek, mieliście w epoce w ogóle Commodore 16? Jakiś sentyment was z tym wiąże? Nie, kompletnie nie, ja nigdy nie miałem. Z tego co wiem, to odpowiem za Marka, też chyba raczej nie miał. Nie, ja nie miałem tego komputera, ja miałem kolegę w pobliżu, który miał ten komputer, ale tak na dobrą sprawę pamiętam jedynie to, że jakieś programy biznesowe na nim uruchamiał. I to nie na C16, tylko na C++4 bardziej, bo tam chyba wbudowane są te aplikacje do Nie C++4. było żadnego na początku sentymentu do tego, żeby takie gry Nie. przenosić, tylko po prostu zaczęliście przeglądać z ciekawości, tak? Tak, co ten komputer oferuje, tak? Dokładnie, znaczy ja powiem tak, ja pamiętam ten komputer C16 z giełdy w Katowicach. Byłem częstym gościem giełdy, obydwu w zasadzie giełd. I oglądałem sobie tam już wtedy gry na ten komputer i one wzbudzały we mnie taki uśmiech politowania. Nie? No, po prostu kiepskie one były. I to się potwierdziło, jak teraz żeśmy oglądali te gry. No, większość to były słabe gry, tak? Krapy, tak? No, polecam obejrzeć sobie wersję Ghost Goblins na przykład na C16, czy Green Beret. No to po prostu spadniecie ze stołków, ze śmiechu, nie? No o ile na przykład Green Beret na Atari jest fatalna, ale w porównaniu do C16 to jest high-end, tak? To wyglądało tak, jakby ktoś w Basicu to napisał na szybko, tak? No, no fatalnie, nie? Ale jedna gra właśnie utkwiła nam w pamięci, Monty on the Run, tak? No wyglądała fajnie. Odpaliłem sobie emulator, zagrałem w tą grę, nawet fajnie się grało. Taka przyjazna komnatówka, coś w stylu Jet Set Willy. Do dziś mam sentyment do tego typu gier. No, właśnie sentyment z lat 80., kiedy po raz pierwszy spotkałem się z komputerami. Pierwszą grą taką, którą zobaczyłem, znaczy to było generalnie w 86 roku w połowie tego roku, tak, 86, kiedy gdzieś tam byłem z mamą na mieście i mama kupiła mi bajtka, tak. Jeszcze byłem wtedy małym dzieckiem, bajtka mi kupiła i w tym bajtku to był numer 3-4, tam była w środku była Jet Set Willy, tak, ta gra, mapa to i kurczę. Na rozkładówce była Dokładnie, mapa, no. dokładnie na rozkładówce. Ja tak mówię, kurczę, świetna gra to musi być. Chodzi się po tych komnatach, eksploruje się. I później to w klubie komputerowym Bytelbit w Katowicach widziałem na Spektrum i strasznie mi się to spodobało. Tak? To był ten pierwszy taki jakby kontakt z komputerami. Zobaczyłem tą grę, że można chodzić po komnatach. Tak? I od tego czasu mam właśnie sentyment do gier takich komnatówek, że się chodzi, tak zbiera, typu Jet Set Willy, powiedzmy Starquake jest też taką grą. No i Monty okazała się podobnym tytułem i wzbudziło to we mnie taki jakby sentyment, coś podobnego do Jet Set Willy, ale troszkę bogatsza grafika jest Monty, troszkę jest to bardziej gra urozmaicona. No i Łączy je to, że one są w tak zwanym high-resie, nie? tak, Że znaczy na Atari akurat nie szczegółowość, było w high-resie, tak? Ona tak. nie Tak, ale wyglądała. chodzi mi o Dopiero to później, tak. te, które oglądałeś, tak. Dokładnie tak. Ja widziałem na Spektrum te gry, to bo tam są wszystkie gry w high-resie, tak? Tak, Tak, znaczy w no. high-resie w takim cudzysłowie, tak można powiedzieć, bo Spektrum chyba nie ma innych trybów graficznych, jedynie ten tryb wysokiej rozdzielczości z mapą kolorów, powiedzmy, nie? No i to taka przypomina właśnie te gry ze Spektrum. No i pograłem sobie w tą grę i nawet fajnie się w to grało, zbiera się jakieś tam
przedmioty, tak, jakieś pieniążki, tak, chodzi się po komnatach, eksploruje się. Ta mapa nie była duża w Monte Yonderan, bo chyba tam 30 komnat, niektóre się powtarzały. No i kiedyś jakoś tak, ponieważ ten procesor jest ten sam w C16, znaczy nie jest może dokładnie ten sam, ale jakiś tam powiedzmy klon tego 6502, 7502 czy 8502, już nie pamiętam dokładnie, ale pod względem rozkazów on jest kompatybilny, tak? Więc taki pomysł padł, żeby po prostu na szybko tak sobie przenieść tą grę na Atari, tak? Do Hi-Resu. No i pierwsze próby poczyniłem w tej kwestii i udało mi się wyświetlić pierwszą komnatę z tym takim domkiem, tak? Z tym domkiem. No i chyba resztę już znasz, bo ci opowiadałem to w tym poprzednim wywiadzie naszym w 2019 roku w muzeum, jak tam to wszystko dalej się potoczyło. No ale, no i teraz tak, przeskoczę może. To ja tylko dodam w takim razie, że ja ten materiał mam nagrany, więc jeżeli będzie trzeba, to ja Miszy po prostu tutaj podeślę i on może domontuje do dzisiejszego spotkania jako taki, wiesz, suplement, nie? Tam więcej mówię o tej grze, tak, bo w zasadzie spotkanie dotyczy Auwiderzej Monty, tak, czyli drugiej gry, tak, bo wtedy już, kiedy tego Monte Yonderan żeśmy przekonwertowali, kiedy żeśmy go tam znaleźli, zagrali, przeportowali na Atari, to już wtedy widzieliśmy, że ta gra Auwiderzej Monty jest, tak, że jest druga część Montego na C16. No i pomysł był też taki, żeby to ogarnąć i powiem tak, że bardzo szybko żeśmy to przenieśli. Już kilka lat temu ta gra była w zasadzie przeniesiona na Atari, ale brakowało już detali, tak? A Muzyki, jeszcze podkolorowania. przeproszę Cię, bo jeszcze mam pytanie. Czy w takim razie na C16 były też inne z tej serii? Bo Auwiedersehen Monty to jest generalnie w całej serii chyba czwarta gra, jeśli dobrze pamiętam, nie? A chyba tych wszystkich gier było sześć, tak, ale nie pamiętam dokładnie. Na C16 chyba tylko dwie były. Właśnie Tak, te tylko te Monte dwie Yonderan. są. No. Natomiast były też późniejsze części, były też na Atari ST i Amigę. Sam miałem na Amidze grę pod tytułem kolejną z tych przygód. Monty Mall chyba, czy coś. Nie, Monty Mall. No był taki tytuł, ale słaba to była gra, tak? No jak na Amigę to nie była fajna gra. Szybko się jej pozbyłem. W każdym razie na Commodore jeszcze, jak miałem 128, to grałem w grę Monte Yonderan na Commodore, tak? Grałem też w Auwiderzej Monty. Tam te troszkę inne były niż ta, którą skonwertowaliśmy z C16. Były troszkę bogatsze, tak? Wiadomo, więcej pamięci, sprite, seed, tak? Także to lepiej wyglądało, ale jakoś mnie one wtedy nie ruszyły specjalnie na Commodore. Lepsze były wtedy gry. I te gry, no tak, zagrałem raz, ale tak jakoś machnąłem ręką. I w zasadzie to tą grę Monte Yonderan i tą Auwiderzej Monty, którą teraz skontraktowaliśmy już znacznie wcześniej, dopiero teraz żeśmy ją wydali, tak, jeszcze dopracowaliśmy ją. Chodziło nam o to, żeby ta gra jest w Hi-Resie, tak? Żeby pokazać, że w Hi-Resie na Atari można tworzyć bardzo, bardzo kolorowe gry. W związku z tym podkolorowaliśmy wszystko w zasadzie, co się da podkolorować, tak? Czyli nawet w Monte Yonderan jeszcze nie. Tam były tylko podkolorowane te komnaty, tak? Sprite'ami, tak? Jedynie to Natomiast elementy tła. dokładnie tak. Natomiast w tej grze Auwiderzej Monty już więcej rzeczy podkolorowaliśmy, tak? Czyli elementy ruchome, sprite'y, choć nie wszędzie i nie wszystkie się dało, te tłoki ruchome, też monety zostały, te, które zbiera Kret Monty, też zostały podkolorowane, tak? Także i tu jeszcze jedną taką ciekawostkę powiem, że sam ten engine Auwiderzej Monty w stosunku do Monty Onderan, tak, on jest już poprawiony przez samych autorów, tak? Troszkę tam rzeczy zoptymalizowali. Jest więcej na przykład obiektów, chyba pięć sprite'ów może być na ekranie, takich programowych, tak, w Hi-Resie.
Czterech przeciwników i główna postać. No właśnie, czterech przeciwników i główna postać. Ja może tutaj to doprecyzuję, jeśli mogę od razu, bo silnik tamtej gry starej też pozwalał na to, tak mi się wydaje, bo przeglądając kod widziałem, że są możliwości, żeby wyświetlać do czterech przeciwników, aczkolwiek nie było takiej komnaty, która by wykorzystywała tą właściwość. Natomiast w Auf Wiedersehen Monty już taka właściwość, taka możliwość jest, bo tak są zdefiniowane komnaty. Niektóre z nich dają możliwość wyświetlania czterech przeciwników. Ale jeśli już rozmawiamy na temat silnika i jego usprawnień, to na pewno w tym względzie poprawiono detekcję kolizji, choć ona nadal nie jest idealna. W Monty on the Run było tak, że jak przeciwnik znalazł się w znaku, w którym znajduje się Monty, to już to był powód do tego, żeby uznać, że dochodzi do kolizji, co skutkowało tym, że no dodatkowo poziom trudności rósł. Trzeba było po prostu mieć świadomość tego ograniczenia, czy sposobu, w jaki to zostało tam zaimplementowane, żeby no w miarę sensownie móc to grać. Natomiast Auf Wiedersehen Monty poszli w drugą stronę, moim zdaniem, to znaczy ograniczyli ten, powiedzmy, ten fragment pola Montiego, który może wchodzić w kolizję z przeciwnikami. To znaczy może się zdarzyć taka sytuacja, że zahaczy prawą swoją krawędzią Monty przeciwników i kolizja nie zostanie wykryta. No ale to taki szczegół. No to mimo wszystko usprawnienie z punktu widzenia, powiedzmy, praktycznego, takiego funkcjonalnego, gameplayowego. Tak, lepiej chyba, żeby troszkę mniej dotykać, znaczy wykrywać kolizję mniejszą liczbę razy, bo przynajmniej wtedy się jakby jest bardziej tolerancyjnym na błędy gracza. Ale rozumiem, że w Monty on the Run były tylko trzy obiekty, z tego co pamiętam, plus gracz oczywiście, tak, nie? Czyli tak. Monty, to a silnik tutaj już wydaje mi się, cztery, że wspiera. Tak? Tylko że silnik sam w sobie, bo skoro o tym rozmawialiśmy, już wspierał. Przynajmniej w kodzie pamiętam, że była możliwość, a zalokowane były struktury danych na cztery elementy, tyle, że być może na którymś etapie po prostu stwierdzono, że nie są potrzebne ze względów praktycznych, powiedzmy, takie definicje komnat z czterema przeciwnikami. Natomiast już takie komnaty w Auf Wiedersehen Monty faktycznie są. Okej. Okay. Tam jeszcze rozmawialiśmy na początku o tym, o tych platformach. To ja tutaj sobie rzuciłem okiem, rzeczywiście było na różne te platformy. Było najpierw na Commodore 64, na ZX Spectrum, na MSX-a, Amstrada wydane w tym samym roku i na Commodore 16 plus 4 też w tym samym roku. Także te wersje się trochę różniły, tak jak mówicie, nie? Tak, no bo C16 miał mnie pamięci, więc no, nie dało się upchnąć tylu komnat, tych wszystkich liczeb, które nawet miała wersja Spectrum, tak? Nawet wersja Spectrum była bogatsza pod kątem liczby komnat, a wiadomo, nawet jak, no był plus 4, tak? To był taka wersja Commodore C16, ale 64 kilobajty pamięci, tak? Pomimo, że ten komputer był i można by było stworzyć taką grę bardziej rozbudowaną, to jednak tworzyli zawsze na ten wspólny mianownik, którym był Commodore C16. Ale to jest zrozumiałe, bo my na Atari cierpieliśmy na ten sam, na tą samą przypadłość, ze względu na to, że przecież robiono wiele gier, na przykład wspomniany twój Grim Beret, żeby działał na starych komputerach, czy Atari 400, czy 800, czy nawet 600 XL czasami, bo to dawało większą sprzedaż, nie? Więc te gry często miały niedopracowaną grafikę na przykład, bo się nie mieściła w tych najuboższych modelach, nie? Więc to jest zrozumiałe. Ale przyglądaliście się w ogóle różnicą z tymi wszystkimi innymi platformami, czy tylko tak pobieżnie? No, czy analizowaliście na przykład, mamy świadomość silnik tego. Nie, od strony kodu nie, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to ja chciałbym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że i to uczciwie i otwarcie w zasadzie powtórzyć swoją opinię na temat tego, co miało miejsce w Monty on the Run. To w zasadzie jest zupełnie inna gra aniżeli na T16 w stosunku do innych platform. Ze względu właśnie na te ograniczenia, powiedzmy, sprzętowe, pamięciowe głównie. Jest tych komnat mniej. Wydaje mi się, że nawet nie znajdziesz ani jednej komnaty, która by wyglądała identycznie jak w tych, na tych pozostałych platformach. Nie ma też funkcjonalności tego fikołka, tak, wykonywania. To na wiele osób to wypomina nam i wspomina o tym, że to tak jakby jest nie w duchu w ogóle Monty, tak, tych serii tych gier. No, te kwestie związane z logiką gry, o których powiedzieliśmy, prawda, to wydaje się mi, że to zupełnie inaczej działa na tamtych pozostałych platformach.
No i oczywiście ogólnie rzecz biorąc, graficznie to wygląda też no, mniej okazale, tak to nazwijmy, tak? Są ograniczenia też z tym związane. To znaczy, ja tu dodam, że te wersje na Commodore Plus 4, tak, Monte on the Run, to były w zasadzie przygodowe gry, tak? Przygotowo takie komnatowo, zręcznościowe. Trzeba było zbierać jakieś konkretne przedmioty, tak? Gdzieś tam je używać, chyba to. W każdym razie trzeba było coś. Tu nie ma tych przedmiotów, tak? A tam można było je Tak, zebrać. faktycznie, to jest kolejna Nie? różnica. A tu tylko chodzi Monety. i monety zbieramy i to wszystko. A tam trzeba było jakieś konkretne przedmioty już pozbierać, coś, żeby gdzieś tam przelecieć, czy gdzieś. Chyba jakieś teleporty nawet widziałem No na właśnie, C64. dokładnie tak. To jest gra o wiele bardziej złożona. Ta gra na C16 jest taka minimalistyczna, tak żeby się mieściło w 16 kilobajtach pamięci. Ale i tak w moim odczuciu, jak na te 16 kilobajtów, ona jest bardzo fajna. Jedna z lepszych gier na C16, także nie miejcie tu panowie złudzeń, jakbyście chcieli obejrzeć sobie jakieś gry na C16, to większość to będą jednak bardzo słabe gry, nie? Także. No tutaj Igor Sebastian pisze komentarz na czacie, że w epoce posiadacze C16 to byli najwięksi nieszczęśnicy na osiedlu, bo niby mieli komputer, ale nikt ich nie traktował poważnie. Bo nadal jak chcieli w coś zagrać, to musieli iść do kogoś, kto miał normalny komputer. No to całkiem może być prawdziwa opinia. No, To rzeczywiście. mieli nawet Commodore 16. Nawet w bajtku to był tak zwany komputer nietypowy, do klanu nietypowych zaliczany, a oprócz tego no, przestrzegali tam Klaudiusz Dybowski na przykład w poradniku dla kupujących, żeby Commodore 16 nie kupować ze względu właśnie na brak gier, oprogramowania i tak dalej. Nie? No to głównie z tego względu, bo jeśli mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo nie dyskryminowałbym tak tej platformy tak bardzo, ze względu na to, że przynajmniej jeśli chodzi o możliwości graficzne, to moim zdaniem ma większe niż te 64. Tam paleta barw w tym komputerze jest szersza, obejmuje 121 kolorów i ta mapa atrybutów pozwala na uzyskiwanie naprawdę imponujących obrazów graficznych. Najlepiej oczywiście w wersji tego komputera 64 kilobajtami, czyli na C+4. I z dzisiejszej perspektywy no, ludzie stworzyli parę takich projektów dosyć imponujących pod względem graficznym. Można sobie obejrzeć je dzisiaj na internecie, które pokazują możliwości tego sprzętu. Więc no i procesor jest szybszy, tak? O wiele. Ale o wiele od Commodore 64 można myśleć. Tak, tak, no bo tak. Tam jest, zdaje się, 1,76. Podobnie 1 MHz, tak? Nie. W Commodore jest. Nie, mówię, w stosunku do Atari nie jest procesor szybszy, no bo ma też około 1,76 MHz. Nie? Tak, tylko że w Atari Antic zabiera tam troszkę cykli procesora. I no tak. A tu w C+4 chyba nie ma takich ograniczeń, że coś tam zabiera, czy ten TED, tak, układ. Choć gdzieś tam czytałem, że też ten TED zabiera, ale to nie, może Marek więcej wie coś. Nie, niestety nie, ja tak szczegółowo się tym nie interesowałem. Podejrzewam, że może być jakaś utrata wydajności związana z trybami tekstowymi w szczególności, tak jak podobnie było. A czy były w epoce jakieś rozszerzenia pamięci do 64? Albo obecnie? Czy są? To znaczy w epoce, tak, to powiem ci, że no ja ten komputer znam, tak jak mówiłem, z giełdy komputerowej i tak naprawdę to były dwa komputery C16 na giełdzie komputerowej i goście prawdopodobnie mieli rozszerzone z 64, ale czy to było jakieś popularne? Sam ten komputer nie był popularny, tak? Bo tak jak mówiłeś, że Klaudiusz Dybowski czy tam inni, oni zniechęcali do zakupu tego komputera, twierdząc, że jest to niewypał, mało programów, mało pamięci, tak? Więc on nie stał się popularną platformą, taką niszową platformą. No i pewnie były jakieś rozszerzenia w epoce do 64 kilobajtów, ale czy one były popularne, czy łatwo dostępne, tego nie wiem. Wiki twierdzi, że była możliwość rozszerzenia pamięci do 64 kilobajtów. A tak, nie, no to w latach 80. to na pewno była, nie? W każdym razie jako ciekawostkę mogę dodać, że na przykład emulatory, które są C16, one, bo ta platforma C16 plus czego ona się przyjęła na Węgrzech, tak? Tam demoscena jest węgierska, cała dema produkują, bardzo fajne zresztą są dema na plus 4. Efekty są takie też widmapowe, szybsze, dużo szybsze niż na przykład na C64. Ale na Węgrzech właśnie porobili dużo różnych udoskonaleń tego komputera. Na przykład są karty z SIDem, tak? Po prostu można kupić sobie kartę, czy tam zamontować SIDa i dema są, które wykorzystują
SIDA, tak. Bo powiedzmy sobie szczerze, ten układ TED, tak, TED, on słabo brzmi. Tam są dwa generatory, nie wiem, tam chyba 4 czy 5 oktaw, jeden. No, nie gra to najlepiej. Zresztą można posłuchać sobie tą muzyczkę z Auwiedek Zajmonty, bo zrobiliśmy ją też, tak, ale są też takie zbiory, takie coś jak SAP Atari, tak, są też zbiory tych muzyczek na TED-a. Jest kilka fajnych rzeczywiście, ale słychać, że ta platforma ma duże ograniczenia pod względem liczby kanałów, tak? Nie ma na przykład jakiejś takiej fajnej perkusji, nie, czy Jest basu, jakiś tak? taki, jest taki, jakiś nurt, taki jak na Atari na przykład mamy, że konwertują sobie gry z innych platform właśnie na swoją platformę, szczególnie, że teraz mogą korzystać z 64 kilobajtów. No to po prostu można by na przykład próbować z Commodore 64 przenosić. No jest, gry, jest, jest. Rzeczywiście jest taki. No, w przypadku tych gier z serii Dizzy, z tego co widziałem, one po latach właśnie powstały na C+4. Wydaje mi się, że to są właśnie konwersje z Commodore 64. No, i jeszcze wtedy... można dodać tu komando, tak? Dodali chyba, może wpisać w YouTubie sobie komando, tam plus 4 i jest Barbarian chyba też skonwertowali. No bo ja widziałem kilka tytułów takich na 64 kilobajty. Nie z epoki, tylko teraz, ale na pewno ta scena, jedno jest pewne, tak, że ta scena C16 czy plus 4 nie jest tak duża jak Atari scena, tak, tego jestem pewny, to jest, bo Atari scena też nie jest duża, w zasadzie No oczywiście. Polska to jest jakby tu taki lider. Ewenement też, no. Tak, no to tam jest Węgry właśnie tą taką kolebką sceny. Natomiast wydaje mi się, że nawet scena Atari jest dużo większa niż scena ta plus 4 i C16. Okej, okay. No to jeszcze tak pro forma, powiedzmy sobie, że tak, trzy osoby pracowały nad tą grą, tak, brały udział w tym projekcie, czyli tutaj obecny Marek Konopka, ksywa Konop, to zajmował się stroną koderską, tak, konwersji. Dobrze mówię? No tak, no, ale później już w końcowym etapie też troszeczkę pomagałem w grafice, przejąłem pałeczkę taką w tym zadaniu związanym z podkolorowaniem, ale to ściśle już z podkolorowywaniem, powiedzmy, sprite'ami tych konop. Dobra, dobra, Konop został grafikiem, taki będzie tytuł. Raz tam ty zajmowałeś się właśnie tymi planszami, tym poziomami, dopasowaniem, testowaniem, co ty tam jeszcze robiłeś? To znaczy tak. Project leader. Ja później się też już nie bawiłem w kod. Na początku Monty on the Run, to tak jak mówiłem, no dekompilowałem tą grę i tam namierzyłem te miejsce startowe, uruchomiłem coś. No i później kodem się tam zajmowałem jeszcze przez jakiś czas, ale później tą pałeczkę przekazałem Markowi. Natomiast wiesz, Monty on the Run zajmowałem się jeszcze zrobieniem tego intra, które jest jakby przed grą, no z tą muzyczką, tak, z tym scrollem, tą planszę zrobiłem w Graftofoncie, też w Hi-Resie w wielu kolorach. No i to później zresztą żeśmy to intro też razem zrobili, dodali do samej gry. A w Auwiedek Zajmonty to się raczej kodem nie zajmowałem, tylko zajmowałem się podkolorowaniem tych komnat. Nie? No to było tak, że już później też mnie już to zaczęło męczyć, bo Marek tam marudził, że to tam ten i później mówiłem, dobra, no to zrób jak uważasz, nie? I później to już Marek robił. Nie, bo to naprawdę była taka męcząca sprawa, męcząca praca z kolorowaniem tych wszystkich komnat, jakie tam no to, kolory, jakie możliwości, tak, jakie... Tak, to jest chyba najbardziej żmudna część przy takiej robocie. Słuchaj, ja to może uruchom proszę ten emulator z tą grą, sobie będziemy opowiadać, ale przy okazji będziemy sobie patrzeć na to, co by było ilustracyjnie. Będziemy sobie omawiać. Da się wystartować jeszcze raz od początku? Oczywiście. Bo chciałem zapytać o ten początek, ale nie chodzi mi o start gry, tylko nie zamykaj Altiry, nie? Mhm. To znaczy? O ładowanie, bo tam jest też ciekawe. A, kurczę, to czekaj. Muszę tu... Możesz... Pause, możesz, tak? Chodzi, albo kolt, tak. Możesz, tak. Albo załadować plik jeszcze. Nie ma ciekawego kasu, tam jest zwyczajny wykrzyknik.
Jeśli chodzi o wersję kasetową. Aha, chodzi ci o wersję kasetową, żeby załadować, tak? No, w sumie tak, może być. A, no to muszę ją wygenerować. Nie, nie, to ją generuje, tak? No chyba, że nie, bo tam widziałem, ładują się paseczki. Pasety, tak, tape control, holender, nie wiem jak to się tu... To może boot image, tak, jest kas, jest, dobra. Image. Dobra, no to jest tak z takim technikiem. Taka, w tej wersji zrezygnowaliśmy z planszy tytułowej, no bo tak, wiecie, że Monte Onderan, ta gierka ma bardzo fajne dwa traki, tak? One zostały skomponowane przez Roba Hubbarda, tak? Pierwszy trak to jest ten podczas gry, a drugi track jest podczas wpisu. Jak się skończy grę, jest wpis. To też jest taka fajna, kultowa, wręcz kultowy kawałek z 64. Chcieliśmy oba zawrzeć w grze, w tej wersji na Atari. Tak? No, stąd te intro żeśmy dorobili, żeby tą drugą muzyczkę dodać, bo w samej grze już jest ta muzyka z gry z C64. Notabene to też ten główny motyw gry Monte Onderan, on też jest tam gdzieś skądś Rob Hubbard go, że tak, tak powiem, klipował. To jest jakiś kawałek znany, tak jak go później znalazłem na YouTubie i rzeczywiście te inspiracje były aż nadto duże. Tak, Rob tak robił, to już wiemy po latach, że wiele jego muzyczek nie było oryginalnych, przez niego skomponowanych. To tutaj jeszcze dodajmy parę słów, bo wspomnieliśmy o dwóch autorach, czyli o was, a jeszcze trzeba wspomnieć o Mikerze, czyli Michał Szpilowski, który konwertował muzykę, rozumiem. No tak, poprosiliśmy go, no, z racji tego, że już miał doświadczenie w pracy z tym programem naszym, już nawet wcześniej, on się też interesował Deltą, parę chyba utworów stworzył, tym Deltą, na Delta Music Composer, stworzył muzykę do Monty on the Run, no i wydaje się, że naturalnym byłoby go poprosić również o stworzenie muzyki do Ovidezy Monty. No. Tutaj powiem też, że posiłkowaliśmy się takim referencyjnym modułem fast trackerowym, jeśli chodzi o zapis nutowy, żeby po prostu już tak naprawdę wiernie zaprezentować to, co w oryginale jest. Chociaż wiem, że chyba nie do końca to jest wierne w stosunku do C64. No, natomiast staraliśmy się trzymać tego utworu fast trackerowego, przy tam niektórych miejscach, gdzie pierwotna, powiedzmy, pierwotna ta kompozycja Mikera troszeczkę tam w niektórych miejscach no, była różnorodna, znaczy odmienna. No i troszeczkę, powiem, nie troszeczkę, nawet całkiem sporo czasu zajęło nam, aż no, doprowadziliśmy tą muzykę do takiej formy, która by nas zadowalała, ponieważ tutaj ambicjonalnie chciałem też, żeby poza tymi aspektami graficznymi, tak, w tym silniku, żeby coś od strony dźwiękowej też poprawić w grze. No i tutaj przyznam się, że po 20 chyba 5 czy nawet 30 latach ten mój program doczekał się ostatecznie już opcji do zapisywania i odczytywania modułu, ponieważ do tej pory było tak, że ze względu na pewne ograniczenia w Quick Assemblerze, konkretnie ilość tam etykiet, które były, nie starczyło mi miejsca na to, żeby tą funkcję zaimplementować. Wtedy tak myślałem. Natomiast to, no, po 30 latach wróciłem do tego programu, zmodernizowałem go i udało się tą opcję dopisać. Nie tylko zresztą to, bo dopisałem tam funkcjonalności obsługi 16-bitowych instrumentów, które, no, mam nadzieję, że słychać momentami w tym utworze. To słuchajcie, bo zrobiło nam się kilka równoległych wątków, to za chwilę o muzyce może pogadamy i o tym edytorze muzycznym również i posłuchamy tych muzyczek, a jeszcze chciałem wrócić do tego ekranu ładowania, bo tam po prostu mówisz, jest zwykły wykrzyknik, tak, tak, który tak, ładuje, a skąd te paski? Te paski są tak jak w oryginale? Nie, one są z dekompresora. To jest dekompresora. Okej, okay. A jak mieliście okazję to uruchamiać na C16 właśnie z magnetofonu, jakąś taką wersję i tam też jakoś specyficznie ładuje, jest jakiś loading screen, coś takiego? Nie, nic takiego, żeśmy nie przypominam sobie. Nie, nie. To grę tylko emulatorze C16 załadowaliśmy jako gotowy program PRG, tak? To znaczy tam nie... Aha, być może jest jakaś wersja, tak, być może jest jakaś kasetowa wersja, ale nie mamy jej niestety. Ja mam Monte on the Run, ale wersję na kasecie na Commodore 64, tak? Na C16 niestety nie mam tej gry na kasecie. To ile w tej chwili, bo powstała wersja CAS, powstała wersja EXE u nas tutaj na Atari i ten EXE ile ma plik?
22 kilo. 22 kilo. 22 646 bajtów. Po kompresji. A pamiętacie właśnie, bo to jest moje pytanie, a w pamięci ile zajmuje? No, myślę, że ostatecznie to tak poza mniej więcej minus 12 kilobajtów w stosunku do całości. Okay. Jest dużo po prostu pamięci wykorzystanej na te dodatkowe struktury, które są potrzebne, żeby uzyskać te dodatkowe efekty wizualne, muzykę, kod jeden, wszystko dodatkowy, który pozwala na osiągnięcie tego. A kompresora do pliku jakiego użyłeś? Exomizer. Tego, którego Exomizer. Użyliśmy w Monty. Exomizer, czy jakoś tak to, nie? Tak. To jest nominalnie komodorowski chyba tool, ale ma takie, powiedzmy, zdolności do tego, żeby kompresować też pliki atarowskie w swoich zdolnościach. Więc... Przepraszam, że ja tak szczegółowo dopytuję, ale właśnie jakby tutaj to spotkanie to ma taki charakter nie grania, tylko zainteresowania o samym procesem tworzenia, czym to robiliście, jakie narzędzia, jakie pomysły żeście zastosowali przy konwersji. No i jakby tutaj to jest najbardziej interesujące. No to może za jakiś czas jeszcze Krzysiek pokaże tego naszego tula. Bardzo chętnie, projektowaliśmy taką natę. To znaczy, tam, jeśli chodzi o właśnie tule, które wykorzystaliśmy, no to napisaliśmy oczywiście własnego takiego tula do odkolorowania. Nazwaliśmy go tak wstępnie Color Mapper SM. Natomiast jeszcze wcześniej Marek napisał debugger, taki, znaczy debugger, disassembler, tak, taki, bo przy Monty on the Run korzystaliśmy bodajże z tego emulatora Wise. Tam można sobie wylistować pamięć, nie wylistować kod, no ale okazało się, że lepiej mieć własny taki tool i to zostało napisane, tak. Także kilka tych tuli, żeśmy tu napisali dodatkowo, między innymi ten do kolorowania. No, tak, żeby łatwo się to robiło, tak? To chyba do Augmented Xamoty chyba żeśmy troszkę usprawnili ten tool, tak? W porównaniu do Monty on the Run, bo jeśli chodzi o pokrycie sprite'ami tych plansz, to jak pewnie zauważyliście, znak to jest jeden taki piksel sprite'owy, który takiego oczywiście sprite'a maksymalnej szerokości, tak? Natomiast obiekty te ruchome wymagały już tej najwyższej precyzji sprite'ów. Pokrycie one i tak nie są w high-resie, tak? Ale tam, no, jak tak powiedzmy, wyświetlić sobie tą grę na monitorze CRT, to praktycznie tego nie widać, nie? To naprawdę jest, to oczywiście na emulatorze, na jakichś tych monitorach wysokiej rozdzielczości LCD to widać, ale na CRT wcale tego nie widać było i wyglądało to rzeczywiście, jakby te sprite'y były kolorowe, tak. Także... Nawet w obrębie znaku jest czasami tak, że podkolorowujemy jego fragment i to jest forma usprawnienia tego programu właśnie, który chciałem nawiązać w stosunku do Monty on the Run. To zresztą komentował to na YouTubie swego czasu, że warto by było taką funkcjonalność dopisać. No i to jest jeden z elementów, który został usprawniony w tym silniku tej gry. Jakbyś uruchomił to teraz tą grę, Krzysiek to pokaże, bo to już w pierwszej komnacie jest widoczne. Proszę uprzejmie. Już te kładki zielone na dole. Zwróćcie uwagę, że fragment górny jest w odcieniach zielonego, a dolny jest w tych kolorach, na ten po prawej, Krzysiek, na dole. To? A ten też zresztą, obydwa tak na dobrą sprawę są podkolorowane. Zwróćcie uwagę, że z dwóch różnych chrominancji pochodzą te fragmenty. Ta górna część z chrominancji, powiedzmy, takiej podkolorowanej sprite'em, a dolna z tła. Co łącznie nam pozwala na uzyskanie czterech kolorów, chociaż efektywnie to ich tutaj widać może mniej, trzy, dlatego że się zlewają akurat tak dosyć dobrze te kolory o najmniejszej iluminacji z tych dwóch kolorów. I to właśnie jest ciekawa obserwacja, że niektóre te kolory, te chrominacje atarowskie, pomimo że są różne, to przy niskich jasnościach potrafią wygenerować taki efekt wizualny, jakby zacierały się te kolory między sobą. Powstaje takie wrażenie, że jakby w obrębie znaku można było uzyskać więcej niż tylko dwa kolory. I bez jakichś artefaktów znacznych wizualnych. Natomiast w kontraście do tego widać, że na przykład liany są dosyć wyraźnie odróżnialne, prawda, kolorystycznie. Tutaj widać, że mamy podkolorowany cały znak, środek jest zielony i otoczenie też jest zielone i to dosyć mocno kontrastuje z tłem całej komnaty. Tutaj to akurat w przypadku tych dwóch chrominacji jest bardzo widoczne, ale w innych przypadkach nie. I to jest dosyć zastanawiające, bo
Może warto by było troszeczkę bardziej poeksplorować temat i takie kolory, zaprojektować tak komnaty, żeby były jeszcze mniej tak kontrastujące w kontekście tych rominans. No ale na to już zabrakło no, czasu. To jest ciekawa obserwacja i też jakie kolory w tym biorą udział i oczywiście pewnie w NTSC będzie inaczej. Tak sądzę. No, temat NTSC to jest grubsza sprawa. Teoretycznie te kolory chyba powinny być identyczne, ale tam ze względów praktycznych to różnie wyglądało w Ameryce Północnej z wizualizowaniem tych kolorów, więc pierwotnie był taki pomysł, żeby takiego opcjonalnego feature'a zaimplementować, żeby te definicje komnat również były podobnie wyglądały w stosunku do PAL-u na NTSC. No ale to by wymagało dużego researchu, też prawdopodobnie posiadania takiego komputera z sygnałem TSC i oczywiście telewizora, więc to była grubsza sprawa i z racji tego, że to była funkcjonalność opcjonalna, odpuściliśmy to. Aczkolwiek zaznaczam, że program działa na NTSC całkowicie, nie ma żadnych problemów z jego uruchomieniem, przynajmniej jeśli chodzi o emulator, tak? Też nie sądzę, żeby na rzeczywistym sprzęcie były problemy. I druga sprawa, jeszcze pokusiliśmy się o to, żeby dostosować tak tempo odgrywania muzyki, żeby bardzo podobnie grała na NTSC i na PAL-u. Bo mniej więcej o tej samej prędkości. Więc troszeczkę włożyliśmy czasu w to, żeby przynajmniej od tej takiej najbardziej elementarnej strony no, można było cieszyć się z tego. Aczkolwiek oczywiście płynność animacji jest i prędkość w gruncie rzeczy jest większa, aby zrobić to, powiedzmy, idealnie, identycznie, no to już by wymagało sporych nakładów pracy dodatkowych i też pamięci prawdopodobnie na klatki tych animacji. No, to już odpuścili. No. Ale gra działa na NTSC. Można w nią grać. No tu chyba jeszcze jedną najważniejszą rzecz trzeba powiedzieć, jaka zaszła, jednak ta muzyczka mi troszkę przeszkadza, ty mówię, ale to jest to, co teraz powiem, to jest chyba jedna z najważniejszych zmian, którą dokonaliśmy w stosunku do Monty on the Run, tak? Jak pewnie ja już to opowiadałem w tym wywiadzie w 2019 roku, że no, łatwo w kodzie znaleźć fragmenty na C16, których ta ostatnia kolumna, ona jest powielana dwa razy, tak? I tak samo zarówno ta lewa, tak, jak i prawa, one są tu powielane. W związku z tym obraz jest na szerokość 36 kolumn. Tak, 36 kolumn. Przy czym te dwie są tu, te ostatnie są powielone tu dwukrotnie. Tak, i tam był dosłownie kod, który kopiował te kolumny dwa razy. Tak. No i jakbyście sobie obejrzeli te wersje C16, to tak jest. Tak. I ten sam trik zastosowali autorzy w tej grze, Auguderze i Monty, też tak zrobili. No i no, ale to powodowało, że gdybyśmy chcieli jeden do jeden tak przenieść tą grę, tak jak właśnie Monty on the Run, żeśmy przenieśli, to musieliśmy użyć tego jakby tej szerokości ekranu tak 40 kolumn, tak, żeby to nam się zmieściło 40 kolumn, w 40 kolumnach. 36 jest w sumie, ale 40, tak, używamy. Użyliśmy to w Monty on the Run. No i w tym trybie jest mniejsza liczba zmian w DLI, tak, na linię. Chyba jednak byśmy się wyrobili, wiesz, tak mi się wydaje z tego, co liczyłem, z taką, powiedzmy, bezpieczną liczbą zmian, 4 z tego, co pamiętam, a przynajmniej nawet jakbyśmy się nie mieścili, to bylibyśmy w stanie sobie tak ułożyć, powiedzmy, układ tych plan, żeby wcześniej zmieniać pewne rejestry, tak? Więc pewnie dalibyśmy radę, ale chyba tutaj chodziło w tym momencie o coś innego, Krzysiek, wiesz, bo podjęliśmy taką decyzję, że jeżeli będziemy mieli węższy ekran, to automatycznie będziemy mieli większe możliwości w podkolorowaniu takiego. No to właśnie do tego zmierzam, tak? No ale to jest też związane, większe możliwości podkolorowaniu związane są też właśnie z większą liczbą tych zmian, tak, na linie, nie? No ja to przynajmniej tak to... Tak mi się pierwotnie wydawało, ale później po głębszej analizie stwierdziłem, że tam chyba 4 zmiany by weszły nawet. No bo w Monty on the Run jest tych zmian, wydaje mi się, chyba 3 albo 4 maksymalnie, a tu jest chyba 5 zmian, tak? Nie, 4 też są. Nie ma maksymalnie 5? Tak.
No w każdym razie skróciliśmy ten kod o te, żeby po prostu kod, znaczy żeby ten obraz, tak, ten tych komnat był 32-kolumnowy, przez co mogliśmy mieć do dyspozycji potencjalnie więcej tych przerwań, tak, w linii. No i a więcej zmian, tym, tak, raz. Mniejszy, tak. Mniejszy obszar do pokrycia sprite'ami, dzięki czemu można było ewentualnie lepiej je wykorzystać. To chyba no jest to najistotniejsza też. Rzecz, tak na dobrą sprawę. Ale to tak brzmi trywialnie, że to zmniejszyć ekran, bo to nie jest kwestia, powiedzmy, jednej zmiany w programie, tylko tak na dobrą sprawę przejrzenia całego kodu i wszystkich procedur graficznych, które wszystkich, w całym programie, rysowania tekstów na czołówce, w grze, przy congratulations, przy wyjściu i upewnienia się, że to wszystko będzie działało na tym węższym ekranie, ponieważ do niego nie była dostosowana ta wersja 116. No i to sporo czasu mi zajęło. Tak, tak, tak. Taka trywialna rzecz, ale no niestety wymagająca dużych nakładów czasu. To tylko pokazuje, że no, żeby osiągnąć zamierzone cele, no to trzeba poświęcić jednak sporo czasu na takie rzeczy. Zwłaszcza jak się nie ma pierwotnie, powiedzmy, nie jest się pierwotnie autorem kodu, bo tutaj nie, no, nie przepisywaliśmy tego kodu od zera, tylko bazowaliśmy na oryginale. No, no, nie będziemy tej gry pisali od zera, tak? Gdyby to był całkowicie nasz projekt od zera, łącznie z grafiką i z muzyką, to moglibyśmy sobie pozwolić na zupełnie inne założenia. No, no tutaj bazując na tym istniejącej bazie kodu, no, trzeba było po prostu zmodyfikować w taki sposób, żeby to na wąskim ekranie działo i żeby można było tych zmian kolorów i też i tych zmian wizualnych więcej zrobić. Notabene ciekawostka jest taka, że ta wersja szerokoekranowa jest pierwotna i chyba, Krzysiek, możemy nawet pokazać tą wersję szerokoekranową, bo ona chyba też działa. Czy tam musiałbyś odpalić ten skrypt make game normal, tak mi się wydaje, i wtedy to wygeneruje tą wersję szerokoekranową. Już to generuje. Ona będzie mieć oczywiście... To ona oczywiście ma to ograniczenie, że tych zmian kolorów, te kolory nie są tak bogate z dwóch powodów. Są ograniczenia oczywiście związane z szerszym ekranem. O, to jest ta wersja. Tak, tak. Jak uruchomisz, to od razu pewnie będzie widać, że to nie wygląda tak imponująco. Widać już na pierwszy rzut oka, że te kładki już nie są takie fajne jak. No widać, że też tak tu mam raz, dwa, trzy. Także ta kolumna jest dwa razy tu. Z tej strony skopiowana i ta kolumna tu jest. To jest i działa. No, w każdym razie jest, działa, można grać, ale jest skromniej podkolorowana, tak? Jaj. No i oczywiście nie są podkolorowani przeciwnicy. A tak. To na pewno właśnie to. No w każdym razie jest to jedna z bardziej znaczących, no tu właśnie to widać, jest to jedna z bardziej znaczących zmian w stosunku do Monty on the Run, który właśnie tak był też zaprojektowany. Na C16 ta gra właśnie wygląda też w ten sposób. Tak, dokładnie, tak można powiedzieć, że gdybyśmy z tym samym silnikiem próbowali realizować tą grę, ona mniej więcej w ten sposób by wyglądała, jak teraz widzimy. Oczywiście pewnie można by było niektóre rzeczy jeszcze poprawić, tak? Bo możliwości tutaj są większe, żeby te komnaty lepiej wyglądały, ale ograniczenia byłyby takie, że nie byliby podkolorowani przeciwnicy, te tłoki i monety, bo ten silnik wtedy tych zdolności nie miał, teraz je posiada. A, jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, o konsekwencjach tej decyzji związanej z zawężeniem ekranu. I to akurat dobrze jest widoczne w tej komnacie, Krzysiek, jak tam po lewej pójdziesz, to zaprezentujesz to. Tutaj jak w lewo pójdziesz, przejdź do tej komnaty po lewej. Zwróćcie uwagę, że jest więcej miejsca. No, pójdź do tej komnaty w lewo i wejdź od razu do w prawo i stań. I tutaj nie ma żadnych konsekwencji tego, wpływających na rozgrywkę. Natomiast w wersji tej szerokiej, wąskoekranowej już ma, ponieważ mont jest przesunięty. Tak, musiałby tu stać. Tak, więc musi szybko przejść, tak? I teraz to utrudnia troszkę grę, tak? To na pewno utrudnia troszkę grę, bo on stoi w tym momencie i musi szybko przejść, żeby nie zostać tu uderzony. Chciałem nawiązać do tego, że ta decyzja związana z zawężeniem pola gry miała swoje konsekwencje w postaci takiej, że musieliśmy dokonać analizy kompletnej wszystkich komnat pod kątem właśnie wpływu na nagrywalność. Gameplay. Tak, i to jest jeden z przykładów, jest ich więcej. Ale szczęśliwie no, wydaje nam się, że przetestowaliśmy wszystkie i on, powiedzmy, nawet kiedy powodują, że jest trudniej zagrać, tak, przejść grę, to jednak to jest kolejna komnata, ta następna, w której to będzie widoczne, u góry. Tu będzie krótko, z kolei mówiąc, z powodu jakby skrócenia pola gry jest mniej miejsca, więc troszeczkę trudniej jest grać, bo trzeba na pewno się uważać. Ojej.
No to jest ta komnata, tak? Tu bierzemy i tu sobie możemy To jest stać. kolejna, z tym samym No. problemem. Natomiast Znowu. bez tych dwóch pierwszych tu, bez tych dwóch kolumn, Monty staje jakoś tak, o. Tak, jak O, wyszedłbyś i od on tak razu za lekko pierwszym razem, to zahacza jest tego, tak. niebezpieczeństwo, żeby zabiło. I by cię Dokładnie. zabiło. Trzeba bardzo ostrożnie Chyba, że tu tam górą byś dać. przeszedł, bo ty przechodzisz górą z tamtej komnaty, to wtedy nie. Ale jest jeszcze inny problem, bo tutaj mówimy teraz o tych, powiedzmy, zależnościach poziomych. Jeszcze troszeczkę sobie poszliśmy na skróty, tak to powiedzmy, że są sytuacje w grze, że żeby wykorzystać pełne podkolorowanie, tak to nazwijmy, lub bardziej atrakcyjne, tak to nazwijmy, warto było troszeczkę zmodyfikować definicję komnat w niewielkim stopniu, co miało wpływ też na grywalność. Jakbyś przeszedł do tej komnaty poniżej, to ja bym to wyjaśnił. Może Ale to chyba dlatego. żeśmy zrobili tylko w jednej czy w dwóch Być może komnatach. w tej tylko, w tej wersji Nie, w dwóch, wąskoekranowej. tak, o. Ten środkowy przeciwnik w oryginale podkreślam, nie jak jest tutaj, on do samej góry dochodzi, tej kładki powyżej. To pozwala przejść Montiemu, powiedzmy, bezpieczniej pod tym obiektem. Natomiast to by oznaczało, że limit zmian sprite'ów w tej linii najwyższej byłby przekroczony i nie moglibyśmy pewnych rzeczy zrobić, na przykład podkolorować chyba tego sprite'a, albo po prostu nie podkolorować tak, jakbyśmy chcieli. Więc dokonaliśmy takiej drobnej korekty gameplayowej, tak, wpływającej na rozgrywkę, że przesuwamy ten obiekt, jego zakres poruszania się o jeden znak, ograniczymy jego pole manewru w pionie, że troszeczkę niżej schodzi i dzięki temu możemy tam jedną zmianę dodatkowo umieścić, tak? No Jest bo kilka takich miejsc, gdzie coś takim, tak patent zastosowaliśmy, po prostu uznaliśmy, że to gra warta świeczki jest. ale to kilka, rozumiem. to jest dwa albo dwie albo trzy takie. No tak, jest ich niewiele. Dokładnie, jest No, ich niewiele, praktycznie one są niezauważalne. Jakby ktoś miał porównać, to jestem tak, przekonany, myślę, że żeby tego no, byłoby trudno zauważyć, nie no. odszukał, tak? Widać tutaj, że jedna zmiana to jest duszek położony na tej pionowej po lewej belce, potem jest ten podest podkolorowany i jeszcze jest podkolorowany ten środkowy pionowy słupek. No to już trzy zmiany i rzeczywiście tutaj jakby dochodziło i trzeba podkolorować tego przeciwnika, to by już mogło faktycznie nie wystarczyć O, czasu, to nie, nie w wiem, czy linii. akurat tak to wygląda. Możemy sobie zajrzeć do programu i zobaczymy, jak to będzie zwizualizowane. Okej. Okay. Zwłaszcza na tej wersji wąskoekranowej, tam musielibyśmy to przeanalizować. Ale możemy do tego wrócić w pewnym momencie, jak będziemy pokazywali program i Ale zaraz, wtedy zaraz. zrozumiemy, na czym polegał problem. To nie ten, to jest nago. O, właśnie. To jest dokładnie ta wersja. No, to jest wersja nago. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do mimo konwersji C16 jest ciuteczkę trudniejsza ta gra na Atari. Tak. Ale tylko ciuteczkę. A Taką jakąś bardzo. rekompensatę dla graczy zrobiliście? Na przykład jakieś, nie wiem, ułatwienie w jakimś miejscu innym, czy nie? Nie, niestety. Chyba nie. Nie ograniczyliśmy ilości sprite'ów na pewno, przeciwników, bo jest tyle samo. Nie przypominam sobie, żebyśmy zrobili jakieś ułatwienie. Okej. Okay. O, to jest ta właśnie komnata. Tak. Muszę przyznać, że ja w tą grę już tyle razy grałem, że przechodzę ją na jednym życiu, tak? Całą. W mojej obecności Krzysiek przeszedł ją dwa razy, ale z Ale nie utratą. na jednym życiu, Tak, tak. tak. Tak, raz straciłem, Także nie? mogę potwierdzić, że. Ale kiedyś grałem i na jednym życiu przeszedłem. No to jest gra typowa taka pamięciówka. Trzeba wiedzieć po prostu gdzie i jak, co zrobić i nie jest Krótko to mówiąc, nic. da się zmasteryzować. Co zrobić? Da się zmasteryzować, czyli po prostu właśnie osiągać mistrzostwo przez to, że dokładnie wiesz co i gdzie i jak. No to tak można właśnie, tak można to opisać. To może wróćmy w takim razie jeszcze do tej planszy tytułowej, gdzie chyba, że jeszcze chcecie coś powiedzieć o tym kodzie i tym ekranie 32 bajtowym. Akurat o tych aspektach to może nie, bo to się wiąże z tym tematem związany z projektowaniem komnat, na przykład tej konkretnie, to może wrócimy do tego, jak będziemy pokazywali program do podkolorowania, bo wtedy możemy sobie zobaczyć, dlaczego to było istotne, żeby ten środkowy obiekt przeciwnika tam o jeden wiersz był niżej pozycjonowany. Okay. No to Krzysiu, może pokaż na planszy tytułowej jeszcze jakby te możliwości zmiany grafiki na różne tryby, nie? Ale w tym celu bym musiał łączyć tu device, tak, VBXE.
bo obsługuje VBX-y i on jest Videoboard XE. Tak, jest tu. Ok. Ale musiałbym wyłączyć niestety. Momencik. Muszę przerestartować emulator w takim przypadku. Dopóki Krzysiu uruchamia tam emulator, to ja do Marka... Zaraz, już to uruchomiłem, tylko mam problem. No, spokojnie. To tylko Marku, tam jak będziesz pokazywał swoje narzędzia, to możesz sobie już je naszykować w razie czego, chyba że już masz przygotowane, nie? Myślę, że lepiej, żeby Krzysiek pokazał, bo ja mam jeszcze bardziej problematyczny monitor, więc to też wiąże jedna pewna wada tego programu, która powoduje, że nie rozważamy jego upublicznienia, ale to o tym może powiem. Dobrze. Dobra, już pokazuję. Dostępnij. Dobra. Widzicie? Widzimy. To jest tak, że jak mamy VBX, to automatycznie jakby przełącza się w tryb VBX, tak domyślnie. Ale oprócz tego trybu mamy jeszcze tryb całkowicie mono, kompletny, tak, bez kolorów. To znaczy, no, Kasty byś to pewnie nazwał trybem, że to jest podkolorowanie, ale ja myślę, że to nie jest podkolorowanie. O tym kiedyś już mieliśmy spór, tak, na moim zdaniem nie jest to podkolorowane, ale to każdy jak tam według swojego uznania, tak. Drugi to jest ten tryb właśnie podkolorowania z brightami. Trzeci to jest taka klasyczna mapa kolorów z C16, 1:1. No i jeszcze są te tryby muzyczne, tak. MM zmienia się, tak, mamy bez muzyki, kompletnie wyłączona jest ścieżka dźwiękowa, muzyka z C16 i muzyka, no, z Delty, tak, Delta, czy z Pokeya, tak, no, znaczy ta, bo ta C16 to też jest z Pokeya, tak, tylko że tam Pokey zagrał tą melodię, którą wygenerował. Z napisem oryginalnym notowym z C16. Dokładnie tak. To może po kolei, właśnie, po pierwsze, byśmy, znaczy, jeżeli możesz zaprezentować chwilę, zarówno taką wersję, jak to mówisz, czarno-białą, jak i czy monochromatyczną, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w praktyce, nie? Tam kilka ekranów, powiedzmy, przeskoczyć. No to trochę wygląda tak, jak po prostu w epoce gry na Atari wyglądały. Dokładnie. No, bardzo, bardzo... jak Star Quake na przykład. Tak, na przykład. Albo tak. Jak chyba Jet Willy, ta pierwsza wersja też. I gdyby na Atari ta gra powstała w 87 roku, to pewnie tak by wyglądała. Może z jakimś tam lekkim użyciem duszków na, nie wiem, napisach na dole albo na przykład. No, mogłaby tak wyglądać, tak. I wcale nie byłoby tak źle, no bo takich gier było sporo w epoce. Więc to nie jest nigdy kwestia techniczna, że gra się nie mogła ukazać, bo często ludzie tak myślą, na Atari się nie mogło ukazać coś, bo Atari by nie dało rady. To nieprawda, no po prostu byłaby w jakimś tam trybie wykonana inaczej niż na innych platformach. No to tak, to by był, no PMG chyba tryb widzieliście, więc mogę chwilę zagrać też, ale Warto przypomnieć, że można to zmieniać w trakcie gry, jeśli chodzi tak, o tak, tak. Klawiszami. Muzyczny nie, ale graficzny tak. Można. Jeden, dwa, trzy. Dokładnie. Jeden, dwa, trzy, więc można po prostu sobie pograć, grać i sobie oglądać. Na przykład tak ta plansza wygląda podkolorowana sprite'ami, a tak ona w oryginale wygląda i teraz, na mapie jak, tak, jak masz VBX przełączony teraz tryb, to te kolorki i te wszystkie rzeczy są tak ustawione jak w C16 była gra, tak? Tak, tak. Staraliśmy się wziąć tą, chyba zapożyczyliśmy tą paletę bar z jednego z emulatorów, dokładnie, z jednych z plików konfiguracyjnych, które tam występowały. Nie ingerowaliśmy w nią. Także, no to jest Atari, tak, taki klasyczny. No i jest jeszcze ta oczywiście ta muzyczka z C16, którą mogę puścić. Ona taka jest skromna dosyć. Nie wiem, czy słyszycie? Słyszymy. No, taka na dwa generatory. Ten sam motyw muzyczny, on nawiązuje do tego motywu. To jest tak naprawdę
utwór skomponowany przez Roba Hubbarda, ale nie tylko. Bodajże gdzieś tam wyczytałem, że to jest Rob Hubbard i Ben Daglish, tak? Nieżyjący już, zmarły niedawno muzyk komodorowski, który pisał muzyki do różnych, na przykład do Last Ninja napisał muzykę, tak? Do pierwszej części. Świetną muzykę moim zdaniem. I jeszcze tam do kilku gier. W dwójkę napisali tą muzykę. Prawdopodobnie też nie jest to jakiś, nie jest to utwór, który był inspirowany jakimś innym kawałkiem, tak jak w przypadku właśnie Warhawk, czy tam tych International Karate, tych kawałków Roba Hubbarda, tak? To prawdopodobnie jest kompozycja własna. Ale tego też oczywiście nie można w 100% potwierdzić. I ta wersja C16 to są po prostu nutki grane bezpośrednio na pokeju, czy tam jakieś instrumenty, czy tam dźwięki próbowa się odtworzyć jak na C16? Nie, to jest, na C16 jest jeden instrument w gruncie rzeczy, o jednej charakterystyce, zarówno na tym pseudokanale basowym, jak i tym wiodącym, więc chyba tylko się różnią wysokością oktaw między sobą, a tak na dobrą sprawę to wykorzystują tą samą, te same bardzo ubogie możliwości tego układu graficzno-muzycznego TET. Więc tam nie ma żadnych jakichś zniekształceń. Może jakieś są zniekształcenia, ale akurat w tym konkretnie utworze one nie są wykorzystywane. Ta muzyka brzmi bardzo, bardzo podobnie do tej wersji na C16. Sobie odpadlicie i porównacie to. Poza jakimiś drobnymi być może przesunięciami częstotliwościowymi w nutach, prawda, relatywnych, to chyba nie wychwycimy jakoś specjalnie różnic. No i wersja Delta. To jakbyście mogli... No Delta to jest właśnie ta napisana przez Mikera, także Mikera. Moim zdaniem, bo tam czytałem oczywiście na Atari Online na forum, no, że osoby znalazły jakieś tam niespójności w tej muzyce, fałsze, basu. Może tak jest rzeczywiście, jest. Ale wydaje mi się, że jest okej, ta muzyka. Tak, ja to starałem się wytłumaczyć w tym wątku, że też powiem szczerze, to już trwało jakieś 2 miesiące i poświęciliśmy dużo czasu, żeby to, jeśli chodzi o zapis, no to wybrzmiało identycznie. I też urozmaicenie instrumentalne, że powiedzmy te kwestie związane z tym lekkim niestrojeniem basu, no zeszły na dalszy plan, tym bardziej, że dla mnie, znając ograniczenia mojego Atari i problemy z tą tablicą basową na kanale 8-bitowym, wiedziałem, że no to nie da się tego idealnie zrobić, chyba że zaingerujemy no, w zapis nutowy. No tego chciałem osobiście uniknąć. To przeważyło. Ja nie twierdzę, że nie dałoby się tego zrobić lepiej, bo można by było na przykład te wyższe nuty o oktawę w dół dać, z tym, że to byłaby właśnie ingerencja. To by brzmiało chyba okej, no ale musielibyśmy to sprawdzić i poświęcić na to więcej czasu. No to nie była taka dla mnie priorytetowa sprawa już, żeby o to walczyć. No, teoretycznie możemy sobie na boku taki eksperyment wykonać i zobaczyć, jak to brzmiało, żeby się powiedzmy przekonać o tym, czy na przyszłość warto jednak o to walczyć, czy nie. No ale teraz tego to już nie ma sensu robić, ponieważ no, nawet jakbyśmy tą usprawnioną wersję wydali, tak wypuścili, to było to chyba trochę nieuczciwe w stosunku do osób, które mają wersję kasetową. No, bardzo dziwnie by to wyglądało, że powiedzmy po tygodniu, czy dwóch, czy po miesiącu jest aktualizacja programu wypuszczana, która brzmi lepiej w stosunku do takiej powiedzmy retro edycji na kasecie, więc to chyba tak z punktu widzenia racjonalnego nie ma sensu. Rozumiem. No tak, tak. No tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o dźwięk, no to spędziłem trochę czasu, żeby zmodernizować ten swój program, w ogóle zrefaktoryzować go, żeby można było go dalej rozwijać. Na to też poświęciłem parę tygodni czasu. Namawiałem Mikera do używania tych nowych funkcjonalności, które zrobił oczywiście, bo basy 16-bitowe są wykorzystane. Jest ten taki chyba instrument ze zniekształceniem 2, 16-bitowy użyty. No i jest taki klarnet, instrument chyba z RMT analogiczny, użyty też na dwóch kanałach 16-bitowych. No to może pokazalibyśmy już to narzędzie. To a, graficzne, moment. Tak? No, no to znaczy graficzne, ten twój edytor Delta, jeśli masz chęci to pokazać. Spoko. No może najpierw ten graficzny. To znaczy Delta ja nie pokażę, bo nie mam tego Aha. programu. No właśnie, natomiast już pokażę ten graficzny.
Natomiast moja opinia odnośnie tej muzyki jest taka, że ona jest bardziej wiernie jakby skonwertowana niż muzyka z Monty Onderan. To Monty prawda. Onderan były tam takie, kurczę, pewne fragmenty nie były tak wiernie No to przełożone. prawda. Natomiast Anotował ta chyba jest, do rozbieżności, to prawda. dokładnie, tak? Natomiast ten kawałek jest lepiej wiernie przekonwertowany. Dobra, już tu wam pokażę. Korzystając z chwili ciszy, no to zachęcam do pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego, co tutaj rozmawialiśmy dotychczas, to sobie teraz pokażemy narzędzia, opowiemy jeszcze o właśnie grafice, muzyce, no i o wydaniu na koniec jeszcze sobie pogadamy. To jest ten twój program Color Mapper, ale on nigdzie nie był publikowany, prawda? No, na razie nie był. Dobrze. A jakie plany odnośnie niego są? Chyba to jest specjalizowane A. właśnie do tych waszych tutaj dwóch konwersji, nie? Tak, no można sobie po prostu otworzyć jakiś kawałek, jakąś komnatę, tak? A to ty Ja chyba bym teraz. otwierasz Penga do stworzenia projektu teraz, bo chyba przez Open Image dałeś mi O, mapę, open, prawda? tak, no nie, okej. Okay. Open, już sobie to. O, Może jest. komnatę otwórz. Tak, i tu mamy output, tak, automatyczny output, czyli taka To próba. zaopisz te wszystkie po kolei te zagładki. Tak, automatic output to jest Przepraszam, tylko próba. jakby, żeby to sobie łatwo uzmysłowić, łatwiej. Najpierw wczytujecie sobie jakieś albo pliki PNG, tak, albo Tak. jakieś komnaty z tego C16 zapisane w formie Tak, danych. tak, tak. OK, i potem sobie to urządzenie. Bitmapę po prostu. Bitmapę, którą konwertujemy sobie wewnętrznie do jednobitowej reprezentacji, bo to jest program przeznaczony do podkolorowania high-res. I ona jest Dokładnie. pokazana w oryginalnej formie w zakładce input. Oczywiście w tej, która tam może mieć więcej kolorów, jakbyś kliknął. To jest to, tak? I To tak jest. wewnętrznie, tak, bo tak możesz sobie zaimportować ten plik. Natomiast wewnętrznie i tak jest ona konwertowana prostą funkcją do jednobitowej bitmapy, tam, która będzie mieć czarny i biały kolor. To na Sprite Editorze byłoby widać, jakby Sprite wyłączył, Krzysiek. Może tak zrobić. Na tym zakładce Sprite Editor. To już pokażę, to jest ten automatyczny, no właśnie, bo tego jeszcze nie omówiliśmy, co to jest ten automatic output. To była próba zautomatyzowania przez nas tego procesu, który później robiliśmy ręcznie, tak? Chodziło o to, żeby po prostu znaleźć algorytm, który by to automatycznie zrobił bez naszej jakiejkolwiek ingerencji, ale ona się niestety nie udała do końca i później zaprzestaliśmy pracę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu z boku są wszystkie sprite'y, tak, wymienione, a tu jest liczba zmian, która musi być dokonana w linii, tak? No, Tak. żeby. No i tu, gdzie są te jakby Problemy wyciągniki, potencjalne. tak, to tu są potencjalne problemy. No, nie dało się tego jakoś tak. Znaczy w pewnym momencie, że pewnie się to da jakoś zrobić za Tak. pomocą tam, powiedzmy, tych algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, czy No by jeszcze. innych, nie? No, Ja pamiętam to, tak. Krzysiek, że ja chciałem z tym walczyć, ale w którymś momencie zdaliśmy sobie sprawę, że i tak potrzebowalibyśmy ręcznego dostosowania No właśnie. wszystkiego, żeby mieć na tym pełną kontrolę. Więc owszem, mogliśmy poświęcić więcej czasu, żeby dalej jeszcze pracować nad tym programem, a pamiętajmy, że dosyć sporo nad nim pracowaliśmy, ale wtedy opóźnilibyśmy ten projekt całkowicie. Więc lepiej było jednak mimo wszystko poświęcić powiedzmy ten miesiąc na zrobienie tego wszystkiego ręcznie, aniżeli inwestowanie dużo, dużo więcej czasu w stworzenie super algorytmu, który i tak pewnie w 100% nas by nie zadowalał, a i tak by wymagał ręcznego poprawiania. Z dzisiejszej Dokładnie tak. perspektywy czasu widzę to tak, że niepotrzebnie w ogóle w dokumencie generującym, tak, Jest ta zakładka, jest tak? to, No nie, to jest znaczy te dane związane z dodane. automatycznym outputem, bo to można było dodać jako opcję zewnętrzną, znaczy tutaj w programie, żeby to po prostu nadpisywało bieżący dokument, nie? Ale już miesza to. Po prostu tego dalej nie rozwijaliśmy. Sprite Editor zakładka jest, to tutaj są te sprite'y, Tak, i tu ale możemy sobie możesz sprite'y tak wyłączyć. wszystkie włączyć, tak? Jak wygląda podkolorowanie sprite'ami. Można je wyłączyć, można to sobie tak po jednym sprajcie włączać, tak, pyk. Indywidualnie, no. Tak, indywidualnie. No i tu są możliwości edycji takie, że możemy sobie złapać taką linię i sobie tam gdzieś, powiedzmy, przesuwać. Bardzo sprytne. To nam automatycznie pokazuje, ile zmian jest w takiej linii, tak. Możemy też tu sobie, tak, o sprajty Edytować. edytować i
i gasić, tak? No i przesuwać, nawet można chyba więcej z shiftem, Tak. całe bloki można sobie przesuwać tu, tak? Undo, undo. Gdzieś to, aha, undo, rzeczywiście, undo. Bo nie chyba ma, za dużo programu, prze... Doredo. Nie, to Ctrl Z muszę. To od razu się nasuwa tak. pytanie. Oczywiście zaraz jeszcze opowiesz dalej o tych opcjach, ale czy chcecie albo planujecie wykorzystywać to też jakiś inny kier, no bo to można zuniwersalizować, podejrzewam, nie? No dobre pytanie, ale chyba odpowiedź będzie negatywna, Kaz, bo tak na dobrą sprawę to mieliśmy do czynienia z miniserią tych gier, tych dwóch, bo to był pomysł pierwotnie taki, tak jak Krzysiek mówił wcześniej, na to, żeby pokazać, że na Atari można zrobić fajną, kolorową grę w high-resie, łatwym nakładem, niskim, ile relatywnie czasu, to znaczy to teraz z perspektywy czasu brzmi dosyć dziwacznie, bo to łącznie dwie gry to chyba z 5 lat były tworzone. Ale bardziej nawiązuje tutaj do tego, że my po prostu nie jesteśmy grafikami i muzykami, więc my musieliśmy po prostu bazować na istniejącym materiale, wziąć sobie jakiś istniejący materiał gry z kodem, z logiką, nie inwestować w to czasu, w rozwijanie tego i tylko postarać się udowodnić na podstawie istniejącego projektu, że można to zrobić, tak? I to się udało. Natomiast czy coś z tym dalej warto robić? Pewnie tak, ale czy my się tym będziemy zajmowali, to ja już to osobiście wątpię. Dlatego, że mamy inny projekt, to wiemy, prawda, który jeszcze się dłużej ciągnie, jak się okazało, 13 lat. Ostatnio, jak sprawdziłem sobie, kiedy No, pamiętam, do Rika, pamiętam. Tak. aż włosy jeżą się na głowie. No więc chyba się nim będziemy teraz zajmowali głównie. No to... Natomiast, no wiesz, no, to się nie nadaje w obecnej formie do zaprezentowania zewnętrznie, do dystrybucji z kilku. Rozumiem, ale pytanie jest takie w takim razie, czy, bo w czym to jest napisane? W C-Sharpie. Okej. Okay. Czy tego nie można wrzucić na GitHuba i dać możliwość ludziom jakby dalszej pracy nad tym? Chyba nie ma sensu oczywiście. Na tym, bo to wstyd byłby Okej. jedynie, jeśli chodzi powiedzmy o pewne założenia projektowe. To jest typowy program in-house'owy, taki do Rozumiem. głębszego developmentu. To nie jest napisane ładnie, to mogłoby stanowić problem dla kogoś, kto chciałby to dalej rozwijać, musiałby dużo tego kodu przeczytać i niekoniecznie być zadowolonym z jego jakości, tak? Bo tak jak powiedziałem, on nie był tworzony z założeniem, żeby był otwarty i żeby był super rozwijalny. I napisany z poszanowaniem wszystkich, powiedzmy, reguł nowoczesnych pisania programów. Tak? No testów na przykład nie ma. Zacznijmy od tego, tak? Ja wiem, że to jest program graficzny, tak? Że tutaj niekoniecznie zawsze musielibyśmy się spodziewać jakichś zaawansowanych testów, no ale to jest jeden aspekt. No, drugi aspekt jest taki, że już wiem, że są jakieś błędy dwa podstawowe, które powinny zostać usunięte. Tak, przy zapisie czasami się wywala program i jeszcze chyba przy edycji w jakiejś specyficznej sytuacji, kiedy przesuwasz chyba te sprite poza obszar pola gry. No i trzecia rzecz to jest, że on tutaj wygląda dobrze. Ale na tych nowoczesnych monitorach z wyższą rozdzielczością, no niestety pokutuje problem taki, że my nie przystosowaliśmy go do dowolnych rozdzielczości. I to już na moim na przykład monitorze z dosyć wysoką rozdzielczością i u Krzyśka, z tego co słyszałem, też nie wygląda dobrze. My musimy pracować na tym programie pod lupą. Więc no to są takie aspekty, które powodują, że ja się nie skłaniam osobiście do tego, żeby go rozpowszechniać w żadnej formie. No chyba, że w którymś momencie podejmiemy później decyzję, żeby dalej rozwijać ten silnik tej gry. A możliwości są dużo, dużo większe jeszcze w stosunku do tego, co udało się uzyskać. Więc może później kiedyś. Silnik gry, czyli masz na myśli właśnie tą bazę, te 5 obiektów ruchomych plus plansza gry i ewentualne podkolorowania. Bardziej format, ten format XML-owy, który tutaj wykorzystujemy, tak? Chociaż to oczywiście z hardwarem jest też powiązane, tak? Bo mam na myśli to, że można na przykład niekiedy wąskie pociski używać do podkolorowania lian dwupikselowych, na przykład, prawda? To na przykład było widać w pierwszej komnacie, że na całą szerokość 8 pikseli high-resowych jest podkolorowanie wynikające z podkolorowania jednego piksela na sprite'cie bądź na pocisku o maksymalnej szerokości. No ale w niektórych miejscach teoretycznie dałoby się to zrobić lepiej, precyzyjniej, prawda? Więc taka możliwość na przykład rozszerzenia byłaby. Inne możliwości też są, na przykład piąty kolor sprite'a na przykład wykorzystać do głównego gracza. To by było bardzo ciekawe, że na przykład całe pole gry jest w jakimś kolorze o chrominacji jakiejś, no nie wiem, czerwonej, zielonej, a natomiast gracz mimo wszystko po podkolorowaniu piątym graczem, tak, jest na przykład nadal szary. Nie? To by bardzo fajnie wyglądało, bo ta gra oryginalnie rzeczywiście ma gracza chyba w białego.
No, jest kilka takich rzeczy, które dalej można by było usprawniać tutaj. Ktoś może zarzucić, że na przykład zmian w rastrze w szczególności nie ma, prawda? Można by było takie opcje dodawać też, że w niektórych liniach może rzeczywiście warto by było zmienić kolory playfieldu i kolor czarny byłby na przykład w pewnych miejscach. Tak, chyba ta gierka Miner 2049 jest zrobiona, z tego co kojarzę, że ona zmieniła. Manic Miner. Manic Miner, Manic Miner. No i chyba ta wersja Jetset Willy, ta nowa, tak, pisana tak, przez Trenciego, czy jak mu tam... Trenci Derby, no. Jansiego Derbiego, czy jak mu... Tego tak. Angola, tak. No więc są możliwości dalszego rozwoju, tak? Ja myślę, że to jest dopiero... To jak, powiem tak, ja mam osobiście taki wniosek z tych, powiedzmy, z tej miniserii tych gier tworzonych. Jeżeli kogoś to zainspiruje do zrobienia czegoś jeszcze lepszego, no to osiągnęliśmy cel, tak na dobrą sprawę, bo przecież zmarnowaliśmy, można powiedzieć, mnóstwo czasu swojego prywatnego, wolnego na to, żeby taki projekt stworzyć. No. Więc chyba jedynie taką pozytywną naprawdę rzeczą byłoby, gdyby kogoś to zainspirowało do tworzenia czegoś więcej. No. Tutaj Kazu oczywiście byś powiedział, żeby udostępnić to narzędzie, tak, ale tak jak powiedziałem, no, ktoś musiałby dalej pracować nad tym, żeby to rozszerzać. No, z tym byłoby gorzej. No. Znaczy, trudno, żeby ktoś pracował nad tym, gdy nie jest udostępnione, ale ja nie zachęcam, ja po prostu pytam, jakie macie plany co do tego, nie? No to w każdym razie na chwilę obecną nie. Może kiedyś, jakbyśmy wrócili po Riku do, albo jakbyśmy mieli taki pomysł, żeby jednak coś nas na przykład zainspirowało jeszcze. Jakaś gra, fajna gra graficznie, Fajresie, która na przykład nie zajmowałaby specjalnie dużo pamięci, to może, może wtedy by stało. A zostały jakieś, zostały jeszcze jakieś gry na C16 w podobnym typie jak właśnie ta seria Monty? Czy raczej chyba tam nie za bardzo. No są te gry z serii Dizzy, ale one już są dosyć dobrze zrobione graficznie na mapie też i one wymagają 64 kilobajty. Więc to już byłby duży problem, żeby je przenieść na małe Atari z 64 kilobajtami. Aczkolwiek można by było na 130XM, taki argument można było. I wtedy tu raz tam powie, absolutnie nie, musi działać na stokowym. No nie, ja nigdy nie mówiłem. Nie, no to 130 jest to jest stokowe. Ja wiem, ale mówię, na stokowym 64. No to wszystko zależy od założeń. Nie? Tak. Nie, to tak żartobliwie nawiązuje do wymagań Rastana dotyczących kasety i pamięć. No dobrze, to kontynuuję opowiadanie o tym edytorku. Jesteśmy właśnie w Sprite Edytorze. Dobra, ja sobie tu włączę te wszystkie sprite. Tak wygląda mniej więcej układ sprite'ów do podkolorowania. Tak jest to. O, coś tu się chyba popsuło, albo mi się wydaje. Jeszcze raz to czytam. Nie, chyba tam nie. Ten fragment do sprite'u. O, tak, ktoś tam przesunąłem, tak, jest. Tak, rzeczywiście tak wygląda ten cały układ, tak, sprite'ów, a tak wygląda po podkolorowaniu. Tu oczywiście możemy sobie to wyłączyć i widzimy, jak to, tak, jak to wygląda z tą jakby warstwą sprite'ów i bez tej warstwy sprite'ów. Oczywiście tu można selektywnie włączać, włączać poszczególne, czy jak tak, jest oczywiście. Jedynki, 2, 3, 4, to będziesz widział. Tak, na przykład pierwszy sprite system poszedł i widać, że na pokolorowanie tych dwóch tu monet i tego sprite'a i też tej wody tu, tak, to pierwszy sprite, drugi poszedł na tą wodę, trzeci też na wodę i tu prawdopodobnie tak, no to są pociski, tak, czwarty na sprite'a, to są pociski, tak, na pociskach. Tu chyba zostało jeszcze coś, tak? Dlaczego tak, te duże obiekty są tak narysowane, jakby powtórzone? Z czego to wynika? Bo to jest zakres ruchu tych sprite'ów, tak, programu, stąd dotąd, więc ten obszar musiał być pokryty tym sprite'em, żeby ten sprite był pokolorowany. To jest dobre pytanie, tak? To jest rodzaj wskazówki KAS dla później konwertera, bo tutaj są zakodowane też informacje, pamiętaj, o pozycjach sprite'ów, jeśli chodzi o pionowe, to one są tutaj uwzględnione w tym programie rastra, tak to nazwijmy, w którym momencie mają się zmieniać. Czyli jakbyśmy zobaczyli sobie, jakbyś ktoś tak pojechał tam na tym sprite editorze, to ten niebieski, jego włączył P0, to on musi w pewnym momencie być zmieniony, tutaj jego pozycja. Tak. I szerokość. I tak, szerokość. To właśnie symbolizuje, że szerokość się zmienia, tak? Do tej nominalnej, tej takiej tak, wcześniej masz P0 monetę tam po lewej stronie, tak? Troszeczkę wyżej jeden wyż, która jest o szerokości maksymalnej.
A poniżej już masz w pojedynczej szerokości i ze zmienioną pozycją. Więc jeśli chodzi o sprajty pionowe, tutaj musimy w tym programie uwzględniać to do ich ruchu, te zmiany tutaj, tak? Było nam najwygodniej to zrobić. Natomiast w przypadku poziomych jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja. No właśnie widać. Bo jeśli chodzi o, powiedzmy, szerokość sprite'a, to w porządku, można ją tutaj w tym programie zmienić. Natomiast już w kodzie gry, na podstawie metadanych dodatkowych, my musimy odpowiednio modyfikować zawartość przerwań DLI, żeby oczywiście się poruszały w poziomie te sprite. No, do tego sobie dodatkowy, powiedzmy, zapis używamy w każdej komnacie, w której linii, który sprite i skąd ma być przepisywany, z jakiej zmiennej. A te zmiany w rejestrze, bo tutaj jest ta prawa kolumna skrajna, to się automatycznie obliczają, tak? Na podstawie tego, co tutaj narysowaliście. Tak, oczywiście. Tak, tak. Tak. Jak tam coś sobie przesunąć, tak, to widać, że się zmienił, tak? Że tu zmieniłem pozycję sprite'a P2, tak? I od razu tu zmiana się zarejestrowała, tak? O, no to widzę, że zmieściliście się w czterech zmianach, ale to już widzę, jaka to jest skomplikowana, żmudna robota przy jakichkolwiek zmianach, czegokolwiek. Tak. Trzeba po prostu to optymalizować, to pod tym względem, że można, tych kolorów może być dużo, ale oczywiście trzeba zobaczyć, w których liniach są na przykład wolne zmiany i jeśli taka możliwość istnieje, w tych liniach te zmiany dokonywać, tak? Tak, a dokładnie. To ważne jest, żeby optymalizować liczbę przerwań DLI w pierwszej kolejności, więc jeśli jest możliwość agregacji na przykład zmian z otaczającego otoczenia, otaczającego regionu, tak nazwijmy, na przykład w dwóch wierszach obok są dwie zmiany, ale w gruncie rzeczy dochodzimy do wniosku, żeby jakby gdyby zmienić, zrobić tą jedną zmianę późniejszą wcześniej, i dzięki temu zyskać to jedno przerwanie DLI, to jak najbardziej tak powinniśmy robić, bo to oczywiście przekłada później na to, ile czasu procesora zjada ta gra w danej komnacie, prawda? Więc taka optymalizacja była robiona wszędzie. Tutaj to może tak nie do końca widać, bo jest mało tych wolnych linii, i też mało, jest parę też takich po jednej zmianie, no ale niestety tak się okazało, że to jest konieczne w tej konkretnej komnacie. No ale znajdziemy na pewno inne, gdzie to będzie dużo, dużo lepiej wyglądało, a komnata nadal jest bardzo kolorowa. No tam... Tak, ze względu na chyba na te wodospady tu i ten kontrast pomiędzy takim kolorem jasnym, takim pomarańczowym, czy bardziej żółtym, a tym niebieskim, tak. To powoduje ten kontrast, tak. Tu jeszcze jest właśnie taka opcja, którą żeśmy dodali też w tej wersji, ona nie była obsługiwana w Monty on the Run, właśnie edycja, możliwość edycji tego shape'u, tak? Mamy na przykład shape i tu sobie możemy tak go edytować, nie? Na przykład do połowy, tak jak to, co Marek mówi na początku w tej komnacie, że może być tak naprawdę z połowę znaku podkolorowany, a połowa może być z tego kolor tego playfieldu, tak? I to jest to, co tu jest właśnie na tych jakby podestach, tak? No tak, to nie? Tu widać też to, tak? Tu widać też te podesty właśnie. Tu sobie mówimy o... To jeden z tych shape'ów to jest. Nie? Ten chyba, tak. Tak. Także to jest nowy feature, którego nie było w Monty on the Run. Jakbyś wypełni teraz do końca ten znak w 5, 6 i 7 i pokazał na wyjściu, to będziemy widzieli, że to będzie wyglądało już mniej atrakcyjnie. Zobaczcie. Widać już, teraz, widzicie. Tak. On jest tak... Jak cofniesz, stosowałem też w Cyborg Warriors na ekranach tytułowych właśnie, wykorzystując to do tekstu podkolorowania, że nie trzeba całego znaku wypełniać, można wypełniać fragmenty. To znacząco poprawia, powiedzmy, odbiór wizualny, nie? Że czasami nawet do tego stopnia, jak opisywałem w tej właśnie komnacie pierwszej, startowej, że wrażenie jest takie, jakby było na przykład cztery czy trzy kolory i żeby tam i tam nie było w gruncie rzeczy żadnego kolor klaszu. Tak to właśnie wygląda, przynajmniej do momentu, w którym tam przegłupia. No i tak jak raz tam powiedział na początku, na monitorach CRT ten efekt jest znacznie lepszy niż pod emulatorami czy LCD. No i to chyba wszystkie te opcje, które tu omówiłem. Może czytać jakąś inną komnatę, gdzie może trochę tych mniej zmian jest. No powiedzmy drugą, po kolei, a nie, może ona jest podobna do pierwszej, tak? Wezmę jakąś, powiedzmy, taką dziesiątkę, tak? Pyko. No tu wcale tak tych, dużo tych, tak mało tych zmian nie jest, ale może troszkę inaczej to wygląda.
A jeszcze taka jedna techniczna rzecz. Wykorzystujemy multikolorowe sprite'y. W Monty one były włączone, ale nigdy nie było sytuacji, w której byśmy to wykorzystali efektywnie jako przypadek użycia. Natomiast tu w jednej komnacie już byliśmy do tego zmuszeni, żeby nałożyć na siebie dwa sprite'y, żeby uzyskać pożądany efekt. W jednej takiej komnacie to zostało użyte. Nałożyć dwa sprite'y, tak, żeby w pary, w uzyskać... multicolor, żeby uzyskać tam powiedzmy połączenie kolorów. Z istniejących powiedzmy już, które zostały podkolorowane nominalnie swoimi kolorami do tła, tak? Ale jeszcze gdzieś tam chyba była taka drabinka, która no, już wymagała połączenia bitowego, tak? Żeby był ustawiony bit w jednej, w obydwu sprite'ach danej pary, żeby to uzyskać pożądany efekt wizualny. Już tam było to konieczne. Więc ten feature został A wykorzystany. pamiętasz, w której to komnacie? Teraz was powiem ci, ja sobie tę numerację sprawdzę. Tego nie będzie tutaj widać chyba, bo akurat poglądu nie ma w programie, ale przynajmniej możemy wytłumaczyć to. Zobaczę sobie numer, tylko która to jest komnata. To jest ta, czyli to jest 11, 011. 011. Tak, zobaczcie na, w dwóch miejscach na dobrą sprawę. Te liany, które są niebieskie na dole, te, one na, u szczytu swoim w pierwszym znaku powinny być też niebieskie. Tutaj, A są w tej, żółte. A są zielone takie, powiedzmy, zielonkawe, nie? W obydwóch miejscach, tu i tam poniżej. W grze już widać, że one są zrobione nie, niebieskie na całej, tak, to, tam multicolor. Na całej długości. Tam jest wykorzystany multicolor. To właśnie, ten program nie obsługuje jeszcze tego albo feature'u. Żółte. Tak. Odwrotnie żółte. Zobaczmy. Muszę sobie przypomnieć. Są podpowiem, która z tych dwóch wariantów obowiązuje. Przepraszam, żółte mają być całe. Albo żółte. Żółte. Całe okay. Żółte. Czyli zamiast tego niebieskiego tam są multikolorowe dwa sprite'y w obrębie pary użyte, żeby na całej rozciągłości były tam żółte w tych lianach. W tym jednym miejscu. To było już wymagane. Tak, bo tutaj. A pokaż jeszcze program tego nie wizualizuje, ale silnik tak działa gry, więc w grze, że to po prostu działa. Pokaż numery tych duszków. Aha, ten dwa. Czy on tutaj przyjmuje kolor od tego? Rozumiem. Okej. Okay. No. I ładnie się pomieściliście w czterech zmianach na linię. A były przypadki, że tam było dużo więcej, trzeba było redukować? Oczywiście. Tak, musieliśmy kombinować. Musieliśmy kończyć. Czasami było tak, kas, rzeczywiście, że odwrotny musieliśmy proces zastosować. Zamiast agregacji no, musieliśmy no, rozbijać. No, to jest bolączka. Zresztą ludzie w Craft of Fonci mają podobne problemy czasami, nie? Jak rysują przecież. Z tym można też walczyć ponowną agregacją pomiędzy wieloma wierszami, to znaczy starać się, można zrobić dużo wcześniej więcej zagregowanych zmian pod warunkiem, że one nie przekładają się od, w następnych liniach na efektywne zmiany wizualne, czyli na przykład dużo wcześniej zmienić pozycję, zakładając, że nie zmienia się kształt sprite'a, prawda, i zagregować je wszystkie w jednym przerwaniu, prawda, czyli wychodzić poza limit nominalny zmian po zakończeniu a rysowania obszarów graficznych w poziomie. No, no są takie możliwości. No tego na przykład, tej kolejnej funkcjonalności ten program nie wspiera, bo on raczej bazuje na dosyć prostym założeniu, że tych powiedzmy czterech zmiany są neutralne, tak? One nie będą miały wpływu żadnego negatywnego na to, w jaki sposób w następnym wierszu wizualnym na Atari będą wizualizowane te obiekty. My się mieścimy w tym limicie, to jest neutralne. Program cię nie ogranicza tutaj, może ich zrobić więcej, wygeneruje ci to wszystko, natomiast czasami obraz może... się zepsuje, tak. Może się to zależy, obraz. To zależy, bo moglibyśmy sobie pozwolić na taką sytuację, jeżeli na przykład chcielibyśmy jeszcze piątą zmianę zrobić, albo nawet szóstą, tak? Na przykład zmienić kolor albo pozycję w następnej linii, żeby to miało przełożenie, pod warunkiem, że taki obiekt nie byłby wizualizowany po lewej stronie ekranu. Czyli ten czas, który upłynie po tej zmianie, w rejestrze sprzętowym, kiedy zostanie efektywnie wykonany, to do tego momentu tego sprite'a jeszcze nie wizualizujemy. Jeżeli jeżeli użyłbyś takiego założenia, to możesz wykorzystać to, nawet w obrębie tych istniejących ograniczeń. Tutaj nie ma żadnego limitu, że nie możesz tych pięciu zmian na przykład zrobić, to konwersja się powiedzie do tego formatu przejściowego. Natomiast no, trzeba by było uważać. Szczęśliwie nie musieliśmy tego robić. Gdybyśmy byli zmuszeni, to prawdopodobnie byśmy tak zrobili. A no to dodatkowo jeszcze wymagało dodatkowych nakładów prac. No proszę, słyszałem, ktoś chciał zadać pytanie. A co z badline'em? Dlatego, że display lista, przerwanie display listy zgłaszane jest w ostatniej
ostatniej linii skaningowej pierwsza, a Badline jest od razu w pierwszej, więc jeżeli masz więcej zmian, to niestety, ale one przeskoczą na koniec pierwszej linii skaningowej, nie? Czyli tak naprawdę to podkolorowanie wtedy, ta resztka nie może być pierwszej linii. No tylko, że tutaj tak jak powiedziałem, jest limit bezpieczny chyba na 3 lub 4 zmiany. Na 3-4. I tutaj tego problemu nie było, bo to po prostu, ja nawet zrobiłem test. Napisałem sobie po prostu taki programik, który mi pokazał, że zmieniał sobie w limicie tych 4 problematyczne rejestry, chyba w limicie 4 lub 5. To znalazłem ten limit po prostu. 5. 5, chyba on bo był pamiętam 5. To, tak, 5. No i spaczałem, wyświetlałem sobie sprite'a po lewej stronie, na najpierwszej kolumnie efektywnej, którą chciałem po prostu w grze potencjalnie wykorzystać. Pozycję lub kolor, dwa warianty. I sprawdziłem, czy nie ma artefaktów wizualnych pod obydwoma emulatorami. Mam taki test. No i drogą takich eksperymentów, tym testem doszedłem do wniosku, że ten badline tutaj konkretnie nie stanowi problemu. Z tym limitem. Tak. A kolejność rejestru... Oczywiście jest to w trybie tekstowym, bo gdyby oczywiście to nie było w trybie tekstowym, to tego problemu dodatkowo by nie było. No. A kolejność rejestrów, które zmieniacie w jednym przerwaniu... To też nie ma znaczenia w tym momencie. Właśnie powiedziałem o tym teście, że tym bezpiecznym limitem jest chyba 4 na wąskim ekranie, na pewno. Tak, dokładnie. I ta kolejność, ja przypominam sobie te testy, które przeprowadzaliśmy. 5, to też było bezpieczne, ale w zależności od właśnie tej kolejności rejestrów. Przy pewnych kombinacjach, przy pewnych kolejnościach to działało, a przy pewnych nie działało. Nie, bo tam rzeczywiście jest tak, że niektóre rejestry opanują i zmiany w tych rejestrach niektórych, tych PM, reagują z większym opóźnieniem. Tak? Różnie się to kształtuje. Zmiana pozycji, zmiana kształtu, zmiana koloru. Chyba kolor jest najmniej obciążony, najszybciej się zmienia. Natomiast pozycją chyba jest jakiś problem i szerokością też. Tak, więc 4 to była taka wartość. To była bezpieczna. Graniczna i bezpieczna, tak. A jak są skonstruowane pomieszczenia? To zawsze jest 32 znaki na każdej platformie. Nie wiem, czy analizowaliście to. Chyba tak. Krzysiek, chyba tak, prawda? Bo te kolumny boczne są powielane automatycznie, tak jak powiedziałeś. Nie, nie, no bo tu kolega pytał, czy na każdej platformie, tak? Mhm. Na pewno na Spektrum tak jest, tak? Z racji oczywiście tego, że Spektrum ma taką rozdzielczość, a nie inną. Na C64 bodajże też jest wąski ekran, ale po bokach są tu chyba jakieś dodatkowe grafiki, czy coś takiego, jakieś przedmioty, czy zbieranie, już nie pamiętam, musiałbym sobie to przypomnieć, tak? Natomiast na C16, tak jak mówiłem wcześniej, jest to obraz 36-kolumnowy, przy czym te dwie kolumny po lewej i po prawej są powieloną tą ostatnią kolumną. Paliłem sobie na komodzie teraz na YouTubie, a widzę remonty i widzę, że oni po lewej stronie coś, jakąś grafikę mają specjalnie. No właśnie, tam chyba mają jakieś przedmioty czy coś, nie wiem czy... Więc chyba nie jest specjalnie szerszy ten ekran. Ja sobie z ciekawości odpaliłem Graph2Font są w tej chwili, żeby zobaczyć ile TB zmian dopuszczał programowo, to w szerokim ekranie 4 zmiany w linii, a w wąskim 6, nie? I wtedy dopiero się warning ukazuje. A co do muzyki, już wam dziękowałem za tą wersję z C16, bo to jest bardzo fajne. Ona jest na dwóch kanałach, ta muzyka jest prymitywna, ale weźcie pod uwagę, że na Atari w takich hitach jak Spy vs. Spy 1, 2, 3, ta muzyka też jest zrobiona na dwóch kanałach. Tak, tylko że one lepiej brzmią, tak, niż nie. To, bo muzyka z Spy jest całkiem fajna, tak? Ona fajnie brzmi, nawet jak na te dwa kanały. Po prostu Atari miał większe możliwości muzyczne, nawet na dwóch kanałach niż TED, tak, niż C16. No, chyba rzeczywiście dosyć prymitywna ta muzyczka jest Spy vs. Spy, tak mi się wydaje, jeśli dobrze przypominam. Znaczy ona jest fajna, melodyjna jest. Melodyjna jest, tak. Fajna. Teraz chyba raczej konstrukcję ma prostą. A czy można liczyć, że zrobicie to samo w kolejnej wersji Monty on the Run? Ale... A, żeby powrócić, tak? W sensie graficznym, tak? Usprawnień tych silnika, tak? Nie, w sensie czy muzyki. Czy muzyki. W sensie muzycznym, tak. Ale nie ma muzyki w Monty nie on ma muzyki. The Run. Nie ma muzyki. C16. Prawda? No. Nie ma. Po prostu nic nie ma. Nie? Chyba, to znaczy, ja znalazłem kiedyś wersję na YouTubie czy gdzieś, wersję na plus 4, właśnie z tą muzyką zaimplementowaną na TED-a, z tym trachiem, tak? Ale tak w oryginalnej C16 wersji nie ma czegoś takiego. Tam nie ma muzyki w ogóle, nie?
To też był właśnie taki, no powiedzmy, feature, który dodali autorzy w stosunku do Monty on the Run. Monty on the Run był pierwszą grą, tych autorów później był Widek zeń Monty, więc oni wiele rzeczy usprawnili, między innymi dodali tą muzyczkę dwukanałową. O, ciekawostka teraz, bo sobie na YouTubie sprawdzam. Są efekty dźwiękowe w Monty on the Run jedynie, ale nie ma muzyki. Jak chyba się Czyli bardzo zbiera tak prymitywne, tak. te monety. Ale znam się, jest ta wersja, ale ta muzyka źle brzmi oczywiście na TEDzie, tak? Ten tytułowy kawałek Monty on the Run, także. No to chyba jest dobry moment, skoro rozmawiamy o muzyce, żeby pogadać i pokazać ten edytorek Delta. Chyba, że jeszcze chcecie tutaj coś w tym options pokazać, nie wiem, view. A, te options to są, one są takie dodane, no, tu chyba nic się nie ma, view. No, w zasadzie to wszystko jest tu podpięte pod klawisze, więc ja na przykład się wolę klawiaturą tak posługiwać, a te opcje to są tak dodane, tam typu Undoredo, nie, coś tam kopii. Rzadko z tego menu, to one tak na siłę troszkę zostały dodane. Znaczy nie tyle na siłę, ale tak na wzór innych programów, tak. Ten Abound, tak, tu nic nie ma podpięte po prostu w opcjach, w niektórych tych opcjach, tak. Rozumiem. No dobrze, to możemy przejść w takim razie do kwestii muzycznych, No jeżeli to byście mogli tak, to bym chciał pokazać. Marek coś pokazać, bo on jest autorem tego programu i on go dobrze zna. Ja natomiast muszę przyznać, że no nie jestem w stanie jakoś przekonać się do tego programu. On jest dla mnie on jest za skomplikowany w obsłudze, tak? Tam, no to jest taki ciężki program, nie? Gdzie to jest szerowanie ekranu w tym programie? Zielony przycisk udostępni ekran A, na dole. okej, dobra. I aplikacje, tak? I tylko jeżeli chcesz, żeby to Tak. płynnie działało, no to musisz tam włączyć dźwięk, ale dźwięk, zaznaczyć taką opcję na dole dźwięku, Okej. stereo. No chyba w przypadku dźwięku nie ma tam jakiejś animacji czy czegoś, że trzeba płynność wideo utrzymywać, to nie musisz tej Nie. opcji odznaczać. Spróbujmy. To okno jest bardzo małe, ale mam nadzieję, że to stanowi problem. O, stylistyka House Music Composer. Widać go w miarę dobrze? Tak. Widać. Tak. Sprawdzę teraz tylko jakim modułem. AWM Delta. Dobra, jeszcze trzeba dodać Delta. I też zapytam najpierw o jakby początki tego programu i czy go gdzieś udostępniłeś. Wiesz co, on efektywnie wyciekł, tak to nazwijmy, bo w latach jeszcze 90., tak mi się wydaje, pod koniec ich, kiedy ja go też używałem wyłącznie do swoich programów demonstracyjnych, chyba kiedyś go gdzieś rozpowszechniłem już pod koniec lat 90. i kilka wersji wyciekło i było w obiegu, z tego co pamiętam. Być może nawet na twoim serwisie można go znaleźć, musiałbyś poszukać. No ale tak jak powiedziałem, zmodernizowałem go. Zrefaktoryzowałem, że można go powiedzmy jakoś obecnie już rozszerzać. No i rozbudowałem go te funkcjonalności 16-bitowych instrumentów, między innymi, prawda? Ale dlaczego się nie wczytało? AWM. O, być może moduł jest. Mam Delta Composera wersji 1.6, a obecna wersja to jest 1.8, tak? 1.8G, tak, teraz widzę. G. Tego to nie masz. Tego na pewno nie rozpowszechniłem. Ale to musiałem do Montego zajrzeć. Czekaj, czekaj, zaraz zajrzę do dyskietek. MSX, AWM. AWM1DLT, AWM3. Pierwsza wersja programu, pamiętasz, kiedy powstała w tych latach 90. Na pewno na rok przed wypuszczeniem tego Eskikera, czyli to musiał być gdzieś 1995 rok. Okej, możemy teraz wyszarować, bo wygląda na to, że jest good. Cały ekran, zdaje mi się, Marek, wyszarowałeś. Nie, Teraz powinno właśnie. być okej. Teraz jest Okay. ok. Widzimy tak, No, prawidłowo teraz. okej. Okay. Pierwsza rzecz, która od razu jest widoczna, to nowa komenda, długość patternu. To piłował mnie o to. Miker przy tworzeniu tej muzyki powiedział, że bardzo by się przydało z punktu widzenia optymalizacji rozmiaru tego pliku i możliwości, powiedzmy, realizacji całej ścieżki, żeby użyć ponownie pewnych patternów, ale o krótszej długości.
I do tego potrzebna mu była taka funkcjonalność właśnie zmiany długości. Oczywiście ta funkcjonalność istnieje w Delcie, ale w patternie zakodowana bezpośrednio. Jeszcze tutaj muszę bawić się konfiguracją emulatora, żeby mi pozwoliła. Czyli po prostu pattern z parametrem. Tak, i to było możliwe tylko na poziomie patternu, no ale to było spore ograniczenie, bo efektywnie miałeś taką możliwość odtworzenia takiego patternu tylko i wyłącznie określonej długości, tutaj jak na przykład chyba 16 pozycji, tak? Natomiast on chciał, żeby to było na poziomie, powiedzmy, wpisów w tracku, no i tak rzeczywiście zrobiłem, że domyślnie jest długość 64 standardowa, 4/4, a miejscami to rzeczywiście jest zmienione. Tutaj będzie można zobaczyć to sobie na połówkę. No tak, jeszcze zapytam o początki tego programu. Po co ty napisałeś swój własny program, skoro był Chaos Music Composer? Żeby mieć 4 kanały, czy co? Tak, żeby mieć 4 kanały i żeby mieć, to dziwnie brzmi z obecnej perspektywy, żeby mieć kontrolę większą nad czasem odtwarzania takiej muzyki. Żeby procedura była zoptymalizowana, żeby relatywnie niewiele zajmowało czasu procesora, żeby można było, powiedzmy, więcej efektów zmieścić, powiedzmy, w ramce. Tak, równolegle do dema. Czyli uważałem, że to mnie nie satysfakcjonuje z oczywistych względów ta procedura standardowa CMC. No, też dla treningu, no. Bardzo byłem zainspirowany wyglądem MPT, wyglądem i też miałem określone założenia dotyczące tego programu, żeby nie robić na przykład z odtwarzania digitalizowanych dźwięków. Nie było mi to potrzebne, po prostu dodałem raczej muzyka syntezowana i żeby mieć tą kontrolę nad tym czasem. A jaki format się tu posługujesz? No mam jakiś swój taki dedykowany, nieskompresowany tak na dobrą sprawę ten DLT. Aczkolwiek mam programy oczywiście użytkowe, które też używałem już w tych swoich demach, żeby dokonywały kompresji w oparciu o RLE tak na dobrą sprawę. Można sobie do twojego kompozera wczytać jakiś właśnie CMC albo jakiś inny format? Jest program konwertujący moduł CMC do Delty. Chyba wszystkiego nie wspiera z racji tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, no Delta nie miała możliwości wsparcia 16-bitowych instrumentów. Obecnie już ma, no ale ten skrypt czy ten program konwertujący, kiedy był tworzony, no tego nie uwzględniam, bo program tego nie potrafił. Dzisiaj być może byłby w stanie to zrobić. Chyba nikt efektywnie z tego nie korzystał. Ja to tak dla sportu zrobiłem w gruncie rzeczy, bo program w pierwszej kolejności był jednak stworzony do tego, żeby 4 kanały wykorzystywać, co nie było możliwe z CMC. A jakby do jakiego kręgu osób był ograniczony znajomość tego programu? Komu to wypuściłeś? Znaczy, no, Miker wydaje mi się, że miał, ale jakimi drogami on uzyskał ten program, to musielibyśmy zapytać jego. No szkoda, że go nie mamy, bo wiem, że on kiedyś się chwalił, albo po prostu wiedział, albo powiedział, gdzieś ja to zauważyłem, że kilka tych wersji miał u siebie. I już naprawdę nie pamiętam, wiesz, jak to wtedy się kształtowało. To było chyba w momencie, w którym ja zaprzestałem swojej działalności takiej aktywnej na demoscenie Atari. Zajmowałem się wtedy już troszeczkę innymi rzeczami, innymi platformami i chyba nie zależało mi tak bardzo na tym, żeby jakiś dostęp do tego ograniczać w jakiś ścisły sposób, tak jak w przypadku tego programu graficznego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, tego do projektowania. No to od razu nasuwa się pytanie, czy zamierzasz to publikować i jakoś rozpowszechnić i spopularyzować? Tutaj już odpowiedź mogłaby być twierdząca, z racji tego, że no, poświęciłem sporo czasu, tak jak mówiłem, na to, żeby go zmodernizować, ten kod jest lepiej wygląda. I jest stabilny, jest przetestowany, jest dokumentacja nawet opisująca wszystkie funkcje, jest sporo utworów napisanych przez Cedynia, przez innych muzyków paru jeszcze. Są te nowe możliwości, które on posiada. Myślę, że dałoby się mnie namówić do tego, żeby go w którymś niezbyt odległej przyszłości upublicznić. To jest już zdecydowanie bardziej realistyczne, aniżeli tamten program do projektowania. Ja sobie zapisuję, żeby w niedalekiej przyszłości podpytywać cię dalej w tej sprawie. Dobrze. Dobra. No cóż, ten program ma tą jeszcze dodatkową cechę. CMC też ją miał chyba. Wszystko na jednym ekranie jest, jeśli chodzi o edycję. Jest traki, paterny i instrumenty. Wszystko na jednym ekranie jest.
dosyć surowy jest ten interfejs, bo zapis jest heksadecymalny, no ale dla kogoś, kto zna, powiedzmy, od podszewki ten program, to nie stanowi problem. Dla Mikara na przykład to żaden problem. Dzisiaj, z perspektywy dzisiejszej, żeby stworzyć taki moduł, taką konwersję muzyki, co on udowodni, bo praktycznie jak go chyba Krzysiek poprosiliśmy, to nie wiem, 2 dni czy coś takiego i już miał jakąś prototypową wersję. Mm-hmm. On po prostu miał w tym doświadczenie i znał ten program wcześniej i sobie radził. Tym bardziej, że edytor mimo wszystko jest podobny do CMC i do MPT i dosyć łatwo operować nim. Mimo wszystko, jak poznasz kilka tych funkcji podstawowych, to nie ma problemu z tym, żeby w miarę szybko i sprawnie nim operować. Można sobie włączać i wyłączać, to ciekawa funkcjonalność. Podczas odtwarzania muzyki można sobie włączać, wyłączać ścieżki poszczególne. Można sobie przechodzić po trackach i automatycznie będzie to widoczne też w paternie. Tak, tutaj widać. Zdaje się, instrumenty też można podczas odtwarzania, to też tak, bardziej responsywny jest. Pamiętam, że sporo czasu na zaprojektowanie tych funkcjonalności interfejsu i funkcji miał wpływ Cedyn, ponieważ to był w pierwszej kolejności a muzyk jedyny w gruncie rzeczy, który pracował na tym programie z racji tego, że on miał zamknięte źródłowy bo ten program. Więc on w dużej mierze przyczynił się do kształtu tego pierwotnego tego programu, jak on się prezentuje i jakie funkcjonalności są. To bardzo mu zależało właśnie na tym, żeby podczas odtwarzania mieć możliwość kontroli na tym, powiedzmy, jak odtwarza się jedna ścieżka albo w kombinacji z innymi, tak, że mógł sobie podsłuch taki aktywniejszy bardziej mieć. Zamiast, powiedzmy, zatrzymywania wszystkiego, przeglądania tych ścieżek i tak dalej, to on mógł to śledzić na bieżąco. Też są opcje edycyjne, które też chyba są w MPT, ale one tutaj, ten zakres tych funkcji jest chyba większy z tego, co pamiętam. Można transponować nuty o określone wartości, usuwać. Jest trochę tych funkcji dodatkowych. Tak to mniej więcej wygląda. No i tak jak powiedziałem, no główna funkcja dodatkowa w ostatnich, powiedzmy, miesiącach rozbudowująca to obsługa tych 16-bitowych instrumentów, to tak na dobrą sprawę. I ten oczywiście ta komenda zmiany długości patternu, to zostało zmodernizowane. No Kras, chciałeś o coś zapytać. Tak, nazwa, po pierwsze tak. Chciałem, tak, o nazwę za chwilę, bo mnie zaintrygowała się, znaczy tak, pytałem o muzyczki, czy są wczytywalne, mówię, że konwerterem, a instrumenty? Możesz zapisywać instrumenty, odczytywać i zapisywać moduły i odczytywać i zapisywać patterny. To zawsze działa. Okej. No i właśnie pytanie, dlaczego akurat Delta Composer, a nie na przykład Shadows Composer? To jest dosyć dobre pytanie, bo ktoś próbował to zracjonalizować, tą nazwę. To chyba był Jaskier, który stworzył swój program TMC, mówiąc, że skoro Delta to obsługuje 4 kanały i że taka rzekomo była motywacja stojąca za tym nazewnictwem. W związku z tym on wybrał 8 literę alfabetu greckiego Theta, podkreślając w ten sposób, że ten program z kolei posiada 8 kanałów. 8, tak. Ale prawdę powiedziawszy, to jest jego nadinterpretacja albo jego interpretacja, powiedzmy, tej sytuacji. Powiem szczerze, nie pamiętam. Może rzeczywiście tak było, że to było powiązane z faktem, że program odróżniał się od CMC tym, że potrafił obsługiwać 4 ścieżki, ale ja nie jestem pewny teraz z perspektywy czasu. Już tego, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Dobrze, to mam pytanie w takim razie. Podoba mi się ta racjonalizacja, brzmi sensownie. Okej, rozumiem, że legenda po prostu przyrosła do programu i teraz można się posługiwać legendą. A dlaczego wersja 1.8G, czym się różni od pozostałych? Znaczy, czemu nie numerujesz liczbowo? Numeruję, bo pierwsza i ta wypuszczona później, po latach, w pierwszej kolejności, ta 1.7 była. To z tym podstawowym formatem. 1.8 to była wersja z improvementami, tak to nazwijmy. Już nie pamiętam dokładnie jakimi, ale chyba edycyjnymi. Ona na pewno nie zmieniała formatu i możliwości. Była jeszcze taka eksperymentalna wersja 1.9 i to jest ciekawostka. Ktoś kiedyś, nawet pamiętam kto, poprosił mnie, żebym zmodernizował ten program na poczet tego, żebym mógł stworzyć muzykę z regulacją głośności nut. I to był pan kolega w WRP, jeśli dobrze sobie przypominam. Chyba już nie żyjący człowiek, Demosthena Atari. Tak mi się wydaje. Mogę się tu mylić, ale prosił mnie bezpośrednio w korespondencji, żebym to zrobił i poświęciłem trochę czasu, żeby rzeczywiście taką funkcjonalność zrobić. Jest taka wersja gdzieś, 1.9 chyba na dysku u mnie. No, zobaczmy. Rozumiem. I cofnąłeś się do wersji 1.8 bez tej zmiany. 1.9, tak, 1.9C, ona chyba tutaj jest.
ale nie rozwijałem jej później, tej wersji 1.9, tego branch'a, tak to nazwijmy, z tą obsługą głośności. Poza tym jednym przypadkiem użycia nigdy tak na dobrą sprawę nikt nie potrzebował tej funkcjonalności, więc teraz wróciłem do tej 1.8, ale tutaj ta wersja G, ta najnowsza, rzeczywiście już modernizuje, więc jestem funkcjonalności, więc jestem trochę niekonsekwentny, prawda? Bo niby wersja 1.8 powinna tylko wedle mojej klasyfikacji, tylko powiedzmy jakieś zmiany interfejsowe wprowadzać, ale tak na dobrą sprawę to ona jednak dodaje obsługę tych 16-bitowych instrumentów, aczkolwiek jest kompatybilna wstecznie. To jest na moją obronę. Czyli jak będziesz mieć nadal ten. Dodałem po prostu tak na dobrą sprawę obsługę 16-bitowych instrumentów. Czyli ten zapis. Wykorzystałem fakt, że było sporo jeszcze wolnych tutaj miejsc w tej kolumnie 8 bajtów, które chyba wykorzystuję i poza tym bazuję na tych zapisach do D208. Ta pierwsza kolumna wykorzystuje ten zapis do komórki D208, czyli the out CTL chyba tego rejestru i tutaj sobie wykrywam aktywnie w playerze, czy rzeczywiście tutaj stosowny bit jest ustawiony i wtedy inaczej kieruję playerem, żeby wykorzystywać sobie tę częstotliwość. A jedna rzecz mi się przypomniała od razu. Też zmodernizowałem i to już jest ingerencja. To już jest ingerencja w format, że możemy mieć do 4 tablic częstotliwości 8-bitowych i 4 16-bitowych. I to oznacza, że ta wersja 1.8G nie jest jednak ostatecznie kompatybilnie wsteczna. O. No ale byłem do tego efektywnie zmuszony, wydaje mi się, bo tak było po prostu lepiej operować na modułach całych, że ma zawartą w sobie również tablicę, kompletną definicję tablic częstotliwości, żeby nie mieć jakiegoś ogólnego repozytorium, z którym oczywiście zawsze były problemy, że jedna osoba może mieć takie repozytorium, druga inne. Zrezygnowałem z tego podejścia z globalnym repozytorium na poczet lokalnego zapisu tych tablic częstotliwości, co zagwarantuje, że ten format, ten plik z muzyką jest po prostu kompletny i nie ma problemu z jakąś interpretacją tablic częstotliwości. Wiem, że chyba w tym trackerze PC-owym jest jednak globalny zestaw, tak? Poprawcie mnie. Tym RMT, który na PC-cie jest, tak mi się wydaje. Nie jestem muzykiem, to ci nie odpowiem na takie szczegółowe pytanie, ale mam jeszcze właśnie pytanie odnośnie RMT, znaczy w kontekście RMT. Czy myślałeś też o tym, żeby jakby wyjść z natywności tego programu i zrobić wersję na przykład właśnie PC-tową, nie? Stricte, bo wiadomo, że użytkowników Windowsów czy Linuxów jest więcej obecnie niż Atari. W związku z tym byłoby to dla nich łatwiej, dla tych muzyków, którzy nie są muzykami atarowskimi, przejść przez właśnie program jakiś pecetowy, nie? To chyba nie ma sensu. Namawia mnie do tego też Krzysiek, żeby to zrobić, no, w praktycznych, ale no tak, no poświęciłbym na to sporo mimo wszystko pracy. A jeśli chodzi o możliwości, no to ten program przynajmniej przy takiej konwersji 1 do 1 nie miałby większych w stosunku do RMT. To powiedzmy sobie wprost, prawda? To jedynie by ułatwiło życie potencjalnie osobom, które by chciały z niego korzystać, ale pytanie, czy znalazłoby się takie grono osób, które rzeczywiście chciałoby aktywnie rozwijać, pisać muzykę w takim programie, wiedząc, że mamy inny, bardziej program rozbudowany. Więc to z tego punktu widzenia nie ma wielkiej, nie widzę tutaj większej sensowności. Jest to też po prostu zamknięty w jakiś stopniu program, znaczy zamknięty. No jak go upublicznimy, jest już do tej pory, niektóre wersje są upublicznione, to może to niekoniecznie jest prawda, no ale jednak nie jest to powszechnie stosowany program i chyba nie taka jest mimo wszystko jego intencja. Chyba, że rzeczywiście tutaj ktoś chciałby skorzystać z faktu, że no taki player potencjalnie może być krótszy. Ale chyba RMT ma funkcjonalność customowego generowania playera, tak mi się wydaje, w zależności od zawartości ścieżek. Więc tutaj ten argument również potencjalnie by odpadł. Chciałem to sprawdzić. Mono, tutaj jakieś komentarze odnośnie tego piszę. Mono, bo wypowiedz się, bo jeszcze mam do ciebie jedno pytanie. Także jeżeli chcesz, to proszę, wypowiedz się. RMT, przynajmniej w tym stworzonym przez Rastera, tablice są oczywiście wbudowane w program, w player, co rodzi kłopoty, dlatego Oczywiście. że jest kilka wersji RMT ze zmienionymi tablicami właśnie, na przykład do basów. Tak, chciałem właśnie to uniknąć, więc ja sobie zrobiłem dump wszystkich tablic z repozytorium. Gdzieś tutaj to znajdę nawet.
To są Wszystkie posegregowane, robię zobacz, też. tak? Wszystkie ponazywane, nawet sobie jakiegoś tutaj chyba stworzyłem XLS-a, tak? Opisanego, co dokładnie to Znaczy, nie robi. widzimy, jeżeli coś chcesz pokazać, to nie widzimy, bo widzimy tylko Dobra. okienko Delta Composera. Okej, no w każdym razie i Także mam to można na dysku u opowiedzieć. siebie. Mam to u siebie wszystkie te tablice wyripowane. Trochę czasu na to spędziłem. No i w tym repozytorium, tutaj jak sobie zobaczymy, a to akurat będziecie widzieli, one tu wszystkie są Tak. wczytane, TBL. I można je sobie wczytywać do modułu, aczkolwiek tej funkcjonalności zautomatyzowanej w samym programie nie ma. To znaczy, że je trzeba wczytać pod określony adres, ale jak to zrobimy raz, to później oczywiście funkcja zapisu modułu już je zapisze. Więc nie jest tak źle. Można z tego korzystać. Tak właśnie Mikar stworzył tą muzykę, dokładając właśnie kilka tablic częstotliwości tych 16-bitowych, ładując jedną z tych, kilka z tych tablic pod określone adresy, a następnie zapisując to do modułu i później mógł już korzystać z tego. Także tak to jest właśnie inaczej zrobione. Widzę po komentarzu Mono, że to jest inaczej zrobione. No tak mi się wydają racjonalniejsze. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, że to więcej może potencjalnie zajmować pamięci. No ale to nie stanowiło takiego zasadniczego problemu dla mnie. Zwłaszcza w projektach, które używam. Mankament z lokalnymi tablicami częstotliwości jest taki, że jak w grze wykorzystujesz kilka modułów muzycznych, no nie, no to te tablice się często duplikują. Tak, oczywiście, to jest ten argument, żeby używać zewnętrzne. No, Tak. tego się chyba raczej zasadniczo nie pogodzi. No, oczywiście można zaprojektować tak format, żeby był elastyczny dla jednego i drugiego. Teoretycznie się to da zrobić. Można Ale. player skustomizować tak, jak jest w RMT. Z tym, że on chyba tam nie jest automatycznie. Nie, jest w RMT automatycznie rzeczywiście lista tych ustawień generowana. Ale można sobie dowolny feature włączyć ręcznie, więc to nie. Się da zrobić, nie? Nawet w jednym playerze, w jednej bazie kodu, nie? Żeby był zarówno manualny, znaczy globalna, jak i lokalna. No to... Ale w RMT jest jeden player, wiesz, tam tylko jest dodatkowy plik inkludowany właśnie z ustawieniami, który feature jest włączany, który nie, no i wtedy są warunkowe ify w kodzie. Tak, ty mówisz o kompilacji, ty mówisz o kastomizacji na poziomie kompilacji, a ja mówię na poziomie już gotowego źródła, całego, który jest w stanie po prostu ci otworzyć każdy rodzaj muzyki z zewnętrznymi, globalnymi i lokalnymi tablicami. Tak. Można taki player stworzyć oczywiście, nie? To on oczywiście będzie dłuższy, prawda, ale no jest to możliwe, no. I wszystko kwestia jest zastosowań. No, w RMT być może to miałoby sens, tak? Bo to jest program bardziej rozbudowany i nowoczesny, więc taka funkcjonalność tam miałaby zastosowanie sens i Tak. byłby większy. Tutaj, no, jak to stosujemy powiedzmy indywidualnie, tak bardzo punktowo w stosunku do konkretnych projektów, to może niekoniecznie. No. A skoro dodałeś 16-bitowe tablice częstotliwości, to ile nut Dobre pytanie. 64 czy na przykład 96? Komodorowskie trackery często mają trochę więcej właśnie. Zastanawiałem się nad tym. Format mi pozwala na to, żeby pełen zakres, czyli na 7 bitach kodować, tak na dobrą sprawę. No 120. to tak, ale ze względów praktycznych tego na razie nie robiłem. No tutaj przychodzi mi do głowy takie zastosowanie na przykład tego podstawowego instrumentu z wykształceniem A, ale granego na znacznie, znacznie niższych częstotliwościach. Jeżeli by brać pod uwagę powiedzmy obniżenie tam zegarem do 15 kHz na przykład, tak? I to jest wykonalne, no ale na daną chwilę mi to nie było potrzebne, Mikarowi też nie. Więc takiego jednego instrumentu możemy zrobić przy takim pełnym zakresie, powiedzmy, wykorzystania tablicy. No, instrument, który zarówno gra na niskich, basowych, no tak, jak i powiedzmy takich regularnych, wiodących potencjalnie. Przechodziło mi to przez głowę, czy inwestować w to czas już teraz. No, doszedłem do wniosku, że na chwilę obecną to nie jest potrzebne. Mikaro to nie postulował. A poza tym to się dałoby zasymulować już tymi istniejącymi, już powiedzmy, 16-6-bitowo kodowanymi dwoma tablicami. Tylko, że oczywiście to byłoby uciążliwe, prawda? Dla muzyka. No, musiałby wiedzieć, jak tam przechodzić między tymi. Zresztą te tremolo i jakieś transpozycje byłyby utrudnione. Może by się to dało zrobić, może nie. Nie było takiego po prostu przypadku użycia. Chodzi mi to po głowie, żeby rozszerzyć jeszcze o taką funkcjonalność, bo chyba RMT tego nie ma poprawnie, żeby wykorzystywać 7 bitów do kodowania, czyli to chyba we wszystkich 9 potencjalnie możliwych oktaw, prawda? Nie Na ma, tam 16. chyba jest 64 No właśnie. nuty w tablicy i tyle. No właśnie, tak z tego Ale to w innych widziałem trackerach, dokładnie. nie ma na Atari trackerach.
który ma wiele. Myślałem o tym, myślałem. To jest rzecz, która powabna jest dla mnie. Zastanowię się nad tym. Może jakiś eksperyment zrobię taki, który być może pokazałby mi sensowność użycia takiej, w takim pełnym zakresie takiego instrumentu. Jeżeli by to brzmiało fajnie, nie? Miało to jakieś realne zastosowanie, to pokusiłbym się o coś takiego. To jest do wykonania w istniejącym formacie, wydaje mi się, w tym zapisie istniejącym. To jest do zrobienia. A przepraszam, soft synth chyba ma, ale on nie ma numeru nuty, tylko on tam ma po prostu okres fali dźwiękowej zapisywany. No, więc tak. Na 7 bitach no to chyba nawet... Już wszystko zakodujesz. Wszystko, tak. Nawet, bez problemu. Nawet moduły MIDI można by pewnie wtedy konwertować. Także nie byłoby problemu. No. A ile muzyczek powstało w tym formacie, z tego co tak kojarzysz? Nadspodziewanie sporo, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, ponieważ Celyn ich trochę stworzył. Do kilku dem, intr, czasami prac muzycznych na konkursy. Bartman, nie wiem czy wiecie, stworzył chyba jeden utwór, nie publikowałem go, taki, no to jest miłe wspomnienie, nie? O jego osobie. Z tego czasu mnie odwiedził, kiedy już w zasadzie miał Amigę 1200 i mało się interesował 8-bitowym Atari. Odwiedził mnie swego czasu i ja akurat wtedy pracowałem właśnie nad tym programem. Pokazałem mu go i na tak 15 minut stworzył bardzo fajny utwór muzyczny, taką chiptunkę, którą nigdy nie publikowałem. Może że jakiś coś właśnie jakiś tribut, że tak jak to mówią. Myślę o tym tu. Właśnie. To było no to było dobre. Fantastyczne, że po prostu wchodząc z ulicy był w stanie po prostu stworzyć naprawdę fajny utwór. To w programie, który go pierwszy raz widział na oczy. To też udowadnia do pewnego stopnia, że program był na tyle intuicyjny, podobny do CMC, że był w stanie to zrobić, no ale mimo wszystko na zupełnie nowym programie stworzyć w 15 minut fajny utwór, no to posiłkując się oczywiście jakimiś komentarzami i wyjaśnieniami, no to jednak świadczy o tym, że miał ogromny talent. I to jest bardzo fajny utwór stworzył. Krótki niestety. To cię będę zachęcał do tego, żebyś właśnie taki wspominkowy, jakiś, nie wiem, jakieś proste rzecz, grafika właśnie plus ten utwór. Szkoda, że nie jest dłuższy, bo to tak na dobrą sprawę chyba jest 6 tylko patternów, ale... Może jakby ktoś kiedyś rozwinął go do bardziej rozbudowanej formy, to można było pomyśleć o czymś większym, o jakimś intrze. No pomyślę o tym. A pytanie jest takie tutaj właśnie... No i oczywiście można... Mikar, jeszcze kontynuując. Mikar kilka stworzył w latach chyba 90. coś tam kombinował, wydaje mi się, jakieś jeden czy dwa utwory, bo on się bawił różnymi programami, on ma takie zacięcie, żeby eksperymentować z różnymi programami. Wiem, że RMT się dużo interesuje, też chyba wypuszcza jakieś utwory na tym. No i w ostatnich latach, no to oczywiście ten utwór do Monty on the Run i Auf Wiedersehen Monty, prawda? To chyba tak podstawowe rzeczy. Tak, prawda? Z kilkadziesiąt utworów jest, tak? Myślę, że tak. A one są obsługiwane przez te na przykład Foxowe odtwarzacze, tak, albo tak, w ogóle tak. Te as. Tak, as tak. Nie? Fox kiedyś napisał do mnie z prośbą o tym, żeby dopisać wsparcie, dlatego i SAPy wspierają ten format 1.7. Okay. Można no to tworzyć fajnie. Muzyczki. Trochę tych muzyczek tam chyba jest w repozytorium Cedynia, wydaje mi się, wiesz, tych sapowych. No właśnie nie patrzyłem pod tym kątem w ASMIE i tak sobie uświadomiłem, że w sumie nie wiem, w związku z tym no musiałbyś to sprawdzić, ale trochę ich jest. Głównie Cedynia, tak mi się wydaje. Mogą tam być też niektóre jeszcze utwory właśnie Mikera, tak mi się wydaje. To trzeba było jakąś kwarendę zrobić, żeby dokładnie poznać rozkład tego. Zresztą od jakiegoś czasu nad tą ASMIE tam pracują Jack jeszcze i oni tam jakby unowocześniali to wszystko, więc warto sobie też rzucić okiem na to jeszcze raz, jak ktoś już dawno tam nie zaglądał. Marcin Czerpiński, zobaczmy. Skicker na przykład jest wersja alternatywna nawet. Main part, no menu, outro. Nie wiem, czy słychać. Słychać. To jest outro ze Skickera. To jest alternatywa do Skickera. Ciekawe. No tych kawałków tutaj teraz widzę w delcie będzie sporo.
A to z tego względu, że później jak napisałem ten program, to Cedyn przestał pisać tak na dobrą sprawę w innych programach, poza MPT chyba jeszcze parę kawałków na, w Ligi, jak i do jakichś intr Jaskiera tworzył, ale później już się przerzucił całkowicie na Delta, więc tych utworów trochę jest. Na pewno. Ten tutaj repozytorium. Paczka Tynku na przykład jeszcze był taki magazyn dyskowy, to do niego też tworzył od pewnego momentu w Delcie. Jakieś intra do Rush Hours, do slideshowu Titusa, dwukanałowa muzyka. No, dwa kanały, a całkiem fajnie brzmi. Wierzę, że to są tylko dwa kanały. Tak udało mu się opakować. No. Całkiem nieźle. Tylko dwa kanały. No. Tak. Nieźle. No, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No dobrze. Czy ktoś ma jeszcze odnośnie muzyki albo tego programu jakieś pytania? Byśmy przeszli dalej. Widzę, nie słyszę. O, ktoś. Nie. Dobrze, no to słuchajcie, to jeśli chodzi o muzykę, to i edytor, to już wiemy. Czyli do w tym programie była robiona, przygotowywana ta muzyczka, tak, z Auditor Zajmonty, tak. Z Monton Veran. I to sam sobie robiłeś wszystko? Czy Mika, znaczy przepraszam, Mika sam wszystko robił, czy tam jeszcze musiałeś mu coś dodatkowo tłumaczyć właśnie? No tak, to starałem się to powiedzieć, że pierwsza, powiedzmy, jakaś taka konwersja stworzona została na podstawie tego modułu z Fast Trackera, ja go gdzieś tam lokalnie mam. No i później w toku takich wymiany opinii, powiedzmy, no dokonywaliśmy jakichś drobnych korekt, tam tutaj coś było nie tak, to dokonywał tych korekt, oczywiście jakieś korekty związane z instrumentami, doborem, prawda, jakieś improwizacjami, które się też znalazły, notabene, chyba w jednym patternie, na które przystaliśmy, że mają sens, tak, że jakaś drobna forma, powiedzmy, aranżacji zmienionej jest dopuszczalna. No i te kwestie związane z tymi 16-bitowymi nieszczęsnymi instrumentami basowymi, prawda? Niektórych to dużo gorzej brzmiało na 8-bitowych tablicach pierwotnie. O tym pisał Miker tam chyba na forum odpowiedzi na zarzut jednego człowieka. I nie, tylko, że niestety nie dało się ich wszędzie użyć, dlatego że kolidują oczywiście te instrumenty z innymi instrumentami, tak zwanymi synth, czyli tymi z filtrami dolnoprzepustowymi, więc czasami trzeba włączać te 16-bitowe i wtedy przełączyć się na 8-bitową tablicę. No, no i tutaj zostało to dostrzeżone. W jednym konkretnie ma miejscu, w jednym patternie, to może gryźć w niektórych. No, brzmi to rzeczy od... Nie. Jakby to powiedzieć, no, nie stroi momentami, no, to jest prawda, no, nie będę tego ukrywał. Zagadywał, że rzeczywistość. No ale ogólnie uważam, że wyszło bardzo fajnie. Dużo większa wierność jest niż w Monty on the Run, to co Krzysiek mówił, bo tam wydaje mi się, że było kilka odstępstw nutowych. Nie mówię o kodowaniu częstotliwości w tablicach, tylko odstępstw nutowych. To chyba z perspektywy czasu tak możemy już to stwierdzić. Natomiast tutaj się bardziej formalnie do tego dostosowaliśmy, do tego oryginału z Fast Trackera. No, bardzo dziękuję Mikerowi to, że też poświęcił sporo czasu naprawdę i był chętny do tego, żeby nakładać te korekty, prawda? Bardzo mi się podoba to, jak on dobrał do instrumenty w kilku fragmentach, modulował na przykład głośności niektórych, czy obojętnie niektórych instrumentów. Na samym początku fajnie to bardzo brzmi. No i użycie tych wielu różnych instrumentów, łącznie z tymi 16-bitowymi, ten dobór ich wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo dobry w tym utworze. To chciałbym podkreślić. Oki doki. No dobrze, czego jeszcze nie mówiliśmy? Chyba tylko kwestii wydania. Jak to zostało wydane? Oczywiście to jest wersja okolicznościowa i to jest taka limitowane wydanie, ale kto się zajmował
kwestiami właśnie, nie wiem, graficznymi, DTP-em, nie wiem, jak to określić. To niech to Krzysiek właśnie teraz już przejmie pałeczkę, dobrze, powie, bo najwięcej wiedzy ma na ten temat. To znaczy, DTP cały wykonywaliśmy podobnie jak... To poczekaj, to, Krzysiu, Krzysiu, poczekaj, to może od razu pokaż mi tą okładkę. Masz ją pod ręką, tą kasetowej wersji? No, gdzieś mam, ale chyba to nie jest ta wersja taka ostateczna, ale momencik. W repozytorium chyba ją będziesz miał. Tak, jest repozytorium. Tylko musiałbyś, Mareczku, zamknąć szerowanie, zakończyć szerowanie, żeby sobie mógł właśnie raz tam udostępnić swój ekran. Już to zrobiłem. No, dzięki. Już, momencik. No, ale to musiałbym cały ekran udostępnić. Co znaczy, chyba nie, jeżeli że... masz, nie, jeżeli masz jakiś program pokazujący, wyświetlający, to tylko jego możesz, nie? No, ale on, tak, on właśnie na całym ekranie. Aha, już to pokażę. Udostępnij, wezmę cały ekran, tak, żeby tu się nie... Nie, ten... O. Jest. To jest ta okładka, tak. Ona została wykonana w Corelu, Corel Draw, przy czym tak, oczywiście tą planszę żeśmy znaleźli w internecie, na wzór innych kaset, tak. Przeważnie te wersje Audidex and Monty były wydane w takich kasetach, które nie są, powiedzmy, standardowych rozmiarów. Te pudełka nie są standardowych rozmiarów, tam były jeszcze dodane jakieś feature'y, więc musieliśmy troszkę tą... Chodzi o to, że były trochę większe? Czy... Tak, takie większe były troszkę. Tam była jakaś mapa, przynajmniej ta wersja do C16. Ale to na grubość, nie na rozmiary. Takie... Nie, na rozmiary właśnie, nie? Na szerokość. Na rozmiary? Na szerokość, okay. Tak. One były troszkę szersze te. No i tak naprawdę ta okładka, tu, ta plansza tak pochodzi właśnie z jednej z, nie pamiętam z której wersji. Mam chyba nawet w repozytorium taką, może pokazać, to się chyba nazywa Monty JPG. U nas a, tak, tak, jest... tak, tych, tu jest, o, to są, widzicie, nie, to jest akurat wersja C16, zobaczcie, ona jest troszkę taka innych rozmiarów. Odpal niż... Monty JPG, to od razu będzie widać. O. Tak, tak to wygląda. Monty JPG. Tak. Czy to był oryginał z C16, tak? Tak, a widzicie teraz cały ekran. To jest, one takie same były, tak? Tylko Monty JPG, jeszcze raz. Pokaż to. Od razu wszyscy sobie zdadzą sprawę. Zamknij to i... Tak, Monty JPG. Tak. Od razu widać. Nie. No właśnie. Jaki rozmiar kasety jest tej po lewej? Tak, no. Dole. Tu była jakaś mapa, czy jakieś dodatkowe bajery dodane i to w każdej wersji, nie tylko w wersji C64, ale też C16, chyba w Amstrad. Możesz to ciutkę wersji powiększyć, żeby, bo tam... O, to jest cała w ogóle to jest cała seria Montych wydana na 8-bitowe komputery, bo później, tak jak mówiłem, tam jest jeszcze troszkę więcej tej części, ale one zostały już na Atari chyba ST i na Amigę wydane. Tak, no tak jak mówiłem, cztery były na Commodore 64 i innych komputerach, no i tak właśnie ciekawiło mi, czy na C16 też były cztery, ale mówisz, że były dwie tylko. Tak, jeszcze poszukamy, ale chyba tylko te dwie właśnie, Obidek Zeń Monty i Monty on the Run zostały wydane, więc wzięliśmy taką kasetę właśnie, taką okładkę, gdzieś znaleźliśmy w internecie, no i tak, tu mamy więcej, zobaczcie, nie, tu są różne wydania tej gry, tak, to już są na takich normalnych kasetach z tej serii Kicks, tak, ale Kicks to była taka, to jest Amstrada akurat wydanie. Kicks to była druga wersja, jakby drugi release zrobiony 2 lata później. Nie w 87, tylko tak, w 89. To już były takie tańsze wersje już tych takich hitów sprzed lat. Oni chcieli tam je jeszcze sprzedać, to pakowali w takie wydania. To zdaje się przejął US Gold, sprzedaż po prostu tego. Chyba tak. To jest natomiast chyba jedna z tych plansz, to jest tak, o, to już to jest wersja na MSX-a i łatwo zobaczyć, że to już jest normalna kaseta, tak? Nie, więc chcieliśmy to tak na ten wzór zrobić, tą kasetę, ale wykorzystując tą grafikę, którą ściągnęliśmy z innych wersji, choćby z tego, z Amstrada, tak? Więc tu to żeśmy jakoś obcięli, tak, troszkę, także można to zobaczyć.
Jakoś tak, żeśmy dostosowali tą grafikę, zwektoryzowaliśmy część tej grafiki, ponieważ mieliśmy grafiki słabej dosyć rozdzielczości, to Marek tam się chyba jeszcze bawi w wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawienia jakości tych Tak, obrazów. Tak, i tak, to. to warto powiedzieć, że wykorzystaliśmy taki program komercyjny Vance AI do tego, żeby odszumić i zwiększyć rozdzielczość tego głównego obrazka. I rzeczywiście to wyszło dobrze Tak. w stosunku do oryginału, który mieliśmy. Dokładnie. A tak naprawdę to tą kasetę przygotowaliśmy mniej więcej tak na wzór tej kasety z Monty on the Run, tak? Czyli mniej więcej taki podział był podobny. To była ta plansza tytułowa. Tu napis Gremlin, chyba ten sam był, tak? Zmieniliśmy kolorystykę. Tu ten kod kreskowy z Duspoku, tak? I chyba tu inne napisy napisaliśmy, że Silly Venture Summer Edition, tak? To oczywiście zwiększyliśmy też troszkę te, bo tam były obrazki. też cztery obrazki, tak? No. Takie małe, ale tu chcieliśmy troszkę, żeby, bo one były małe tak naprawdę. Tam nic nie było widać. Dokładnie, tam nic, żeby troszkę powiększyć i więc powiększyliśmy dwa screeny, taki wybraliśmy jakoś arbitralnie. No, i tu ten fragment dotyczący loading instruction, tekst, game plan, to gdzieś tam też z tych, te teksty właśnie, ten tekst, tak, nad tymi screenami, tutaj ten game plan to był, został ściągnięty z jakichś tam kaset z Wydaje mi się, innych że my to platform, tak? przearanżowaliśmy w stosunku do tego oryginalnego projektu i wróciliśmy do tej koncepcji właśnie takiej, którą w Monty on the Run stosowaliśmy, z tym podziałem, który teraz widzimy, bo na przykład ten game plan, z tego co pamiętam, on był umieszczony, ten tekst gdzieś w innym fragmencie tej oryginalnej taśmy. Więc my to skondensowaliśmy do tej ostatniej białej planszy i dzięki temu mogliśmy właśnie te większe, wydaje mi się, obrazki umieścić w tej trzeciej od lewej, licząc kolumnia. Tak, no ja mogę pokazać Monty on the Run, jak to wyglądało. Dokładnie to wyglądało. Monty on the Run, Trunk, GFX, Tape i tu. Aj, chyba niestety nie pokażę. Niestety nie pokażę. Kasetę choć zobaczymy, no w Corelu spróbuję, bo nie mamy PDF-a. I to wszystko w O, Korelu to już... tak, nie, to rzeczywiście, tu były dwie. Powiększyliśmy chyba jeszcze te obrazki, tu ten opis jest troszkę skrócony w stosunku do Monty on the Run, tak. Tu jest to... Tylko, że w oryginalnej kasecie, O, zaraz, to PUR ja jest chyba na pokazać. czołówce, ten tekst. Widzę, w wersji na C64. Także taka jest różnica między właśnie Monty on the Run'em wydaniem, a tym, no tu jest oczywiście ta druga strona, gdzie mapka. O, nie ma mapki. Nie wiem, to może jakaś starsza wersja, tu była mapka, tak? Natomiast tu w tym też jest mapka, tak. Znaczy wiesz co, mam wydanie to pierwsze, to drugie też, więc potwierdzam, jest mapka. I to oczywiście tą kasetę wysłaliśmy. Jurka Tutka, tak, Jurek, to tam jeszcze chyba poprawił troszkę tą grafikę. Bo w Monty on the Run ona została całkowicie zwektoryzowana, ta plansza. Tu się tego nie dało, ona była, to jest, jak widzicie, zaskomplikowana ona jest do wektoryzacji takiej, no, musiałoby być bardzo dużo tych wektorów, tak. Monty on the Run dało się to zrobić, natomiast tu się nie dało, więc pewne części musiały być bitmapowe i tak też zostały, ale wydaje mi się, że one dobrze wyszły na kasecie. Nie widać tu żadnej tam pikselozy czy coś takiego. Jurek to wydrukował, ponagrywał te kasety, no i kolejna gra została wydana, tak? Cała reszta te właśnie nagrywanie kaset, wydruk tych okładek, to jest już kwestia Jerzego Tutka. Tak, jeszcze zapytam o ten kod kreskowy, on jest wzięty z jakiejś wersji C16, tak? Czy to jest brytyjska produkcja? Czy to jest tego właśnie z wersji KIS z 89? Wiesz co, nie pamiętam, skąd żeśmy to wzięli. To... Bo teraz jak w sklepie będzie skanował, to wiesz, pokażę mu inaczej, nie? Nie wiadomo, jakim teraz tłem to będzie objęte, czy to jest ze Stanów wersja, czy brytyjska. A. Powiem ci, że nie pamiętam, skąd ten numer, tak, wziąłem, skąd, z jakiej wersji ten kod kreskowy jest ściągnięty.
Także Jeszcze przeglądałem właśnie sobie te instrukcje różne na różnych komputerach do tego, to rzeczywiście zrobi się taką kompresję najważniejszych rzeczy, bardzo fajnie. No, a jeśli chodzi o tą mapkę, to ile tam jest ekranów? Bo ja w sumie nie liczyłem, a to jest 20. 20. Czy 21, Chyba czy 20, czy 21. 21, tak. Możesz Ta pokazać ma. mapę całą Właśnie, w mogę różnych tą wariantach. mapę pokazać, bo mamy. Tak jest. Już tu pokazuję. A czemu wybraliście taśmę? No nie wiesz, że Rastan ma skrzywienie na punkcie taśmy? To znaczy, nie kapuję tego pytania jakoś. On jest Czemu nie na za dyskietce, trudne albo jest. czemu nie na kasecie i dyskietce, czemu tylko na kasecie? Aha, Tak to o to rozumiem. chodzi, tak? Nie, myślę, że tak, ja już powiem, odpowiem na to pytanie. Myślę, że na dyskietkę to taka jest za prosta. Z dyskami to się kojarzyły w latach 80. rozbudowane takie produkcje, powiedziałbym, gdzie się tam coś doczytywało, tak? Natomiast to jest jednoplikówka, taka fajlówka, powiedziałbym. Ona jest prosta, idealnie nadaje się na kasetę. Właśnie jakby cofnąć się gdzieś tam do lat 80., to. Nie, to taka gra by była wydana na kasecie też, tak myślę, bo na kartridżu to chyba nie warto wydawać takich gier, no jest po prostu za prosta w swojej strukturze, tak, i to jest idealna właśnie taka niskobudżetowa kasetówka, tak. Także. Preliminary Monte Carlo miało 16 kilobajtów, panowie. Ale preliminary Monty chyba było, ja wiem, na początku gdzieś lat 80. wydane, tak, przez, teraz. Do trzeci, no. No właśnie, nie, to wtedy to było może i coś, nie? Ale pod koniec już w drugiej połowie lat 80. to taka gra jak Naubitek Zajmonty, przynajmniej taka jak wersja C16, no, C16 to nie było chyba nic nadzwyczajnego. Nie? To jest taka komnatówka, których było wiele. Mówiłem wcześniej, że cedwili, tak. No Mono, musisz po prostu sobie spiracić, zgrywasz z kasety i rzucasz na ATR. Po prostu wydanie tej gry na innych nośnikach, no nie wiem, czy to na dyskietce, czy na kartridżu. Wydaje mi się, że mija się z celem. To jest idealna taka kasetówka i dlatego wydaliśmy to też na kasecie. A ile czasu się wczytuje? Sprawdzaliście? Ktoś liczył? 9 minut Osiem chyba. 8 czy do 10 minut. No, coś takiego. 9 No minut. idealnie, żeby obiad zjeść, jak w starych czasach. Nawet czytaliśmy go, tylko że zarówno z rzeczywistego magnetofonu, z tego co pamiętam, tak? Ty przyniosłeś, tak? Tak, Jakoś jak, tak? Jak i też z takiego pliku KAS przez ten emulator jakiś zewnętrzny hardwareowy. To działało bez problemu. Tak, działało bez. Z tym loaderem, który tam wykorzystaliśmy, nie było problemu. Tak z ciekawości pytanie mi teraz się nasuwa, ile by się jeszcze takie komnat zmieściło? Bo podkolorowanie, Dużo. no dużo jeszcze? Dużo. Tak. Jeśli chodzi o Oczywiście. kodowanie Drugie tyle komnaty, albo jeszcze no. więcej. No. Jeśli chodzi o kodowanie komnat, jeśli mogę, bardzo prosty format jest wykorzystywany. Ktoś może powiedzieć ograniczający, bo to prawda. W bajcie jest kodowane tak. W jednej połówce jest ilość powtórzeń, a w drugiej kod znaku. Czyli to jest taki bardzo prymitywny koder RLE. Kompresor. Tak, RLE. I tych Prawda, znaków w komnacie może być maksymalnie 8. Nie? To jest może być ich ciekawe. 16, ale w praktyce jest efektywnie rzeczywiście użytych maksymalnie 8. 8 znaków, żeby taką komnatę. Oczywiście bez sprite'ów zarówno Montiego, jak i tych przeciwników. Mówimy I o chyba i trafach. bez tych monet. Nie? Tak, Sam ten ten limit background jest na 8, to jest dokładnie. 8 znaków. Nie? Więc całkiem mało, tak? I Oczywiście tych. są jeszcze te dane związane z podkolorowaniem, no ale to już jest indywidualnie zależy, ile tych zmian na DLI jest. No to jest dosyć efektywnie kodowane, tylko tam, gdzie są te zmiany potrzebne. No, oczywiście. Jedna taka komnata to jest kilkadziesiąt bajtów może. Czyli takich komnat by weszło, nie, no nie wiem, ze 100, 200, tak. Może z 200 to nie, ale no jeszcze No. z 2-3 razy spokojnie można by było upakować. Jakby się pobawić jeszcze jakąś kompresją dodatkową, to na pewno jeszcze więcej. To nie stanowi problemu. To nie myśleliście o tym, żeby na przykład, co prawda program był z C16, ale na przykład dodać trochę komnat z C64?
To musielibyśmy Nie, zaingerować nie, nie. No, w no jakbyś strukturę. to, tak, no właśnie, jakbyś sobie to wyobrażał, Kas, nie? Gdzie by te komnaty, w którym miejscu byśmy mieli dodać, nie? Jednak to, co mówi Marek na początku, te gry są różne, tak? I one mają inny układ komnat. Tych komnat na C64 jest znacznie więcej, inne są przejścia pomiędzy tymi komnatami. No, no to by nie by. Znaczy, to pewnie by się dało gdzieś na siłę tam po. Ten pewnie dałoby to radę, ale to by też Musielibyśmy zatrudnić zaburzało. kogoś chyba w roli takiej level editora, nie? Tak, Chyba takie takiego osoby, tak, chyba takie designera. osoby mielibyśmy trudność ze znalezieniem, bo to trudno jest znaleźć osobę, która tak na fajny, kreatywny sposób mogłaby coś takiego zrobić. No. Raczej, Kas, chciałem powiedzieć, że traktowaliśmy tą grę w wersji C16 jako prototyp do tego, żeby podkolorować ją, prawda? Więc tego aspektu kreatywności, jeśli chodzi o grafikę czy dźwięk, było nie, w sensie zmieniania całkowicie tego, charakteru tego, było niewiele w tym projekcie, prawda? Oczywiście w obrębie, powiedzmy, danego kształtu graficznego komnaty, czy w obrębie tej muzyki, no jakieś inwencje kreatywne, że oczywiście były, natomiast żeby całkowicie zmienić charakter tego, tak, że jakby na przykład coś dodać kreatywnie, to wydaje mi się, że nie mieliśmy do tego sami indywidualnie predyspozycji, ale też wydaje mi się, że moglibyśmy mieć kłopot, żeby znaleźć osobę. Nie, no rozumiem, znam wasze założenia. Chcieliście po prostu przekonwertować grę z konkretnej platformy, a nie robić jakąś tam rozbudowaną rzecz. Ja No, tak wiem, do pytam z czego ciekawości. mierzasz, żeby stworzyć swój własny autorski projekt od początku, jeśli chodzi o definicję, prawda? No Tych tak, komnat. to wiadomo, że zawsze gdzieś to tam prowadzi do tego, że skoro już ma się opanowane czy silniki, czy technologię, czy technikę, czy know-how, no to można też coś popróbować własnego, nie? Tutaj jest o tyle to sensowne, że tych znaków, tak jak powiedziałem, w Niblu może być 16, a efektywnie gra wykorzystuje 8, więc dwa razy więcej potencjalnie bez uszczerbku na objętości w praktyce zapisu tych komnat można by było stworzyć bardziej urozmaicone komnaty. Nawet w obrębie tego istniejącego zestawu znaków, tak? Ale tego oczywiście też nie robiliśmy. No. Powiem tak, że przyszło nam nawet do głowy, że taki do głowy pomysł, żeby zrobić taką grę komnatową, ale już nie w Hi-Resie, tylko w multikolorze, jeszcze dodatkowo podkolorowaną sprite'ami, żeby tych kolorów było multum, coś takiego jak Henry's House, tak? Tylko że z większą liczbą komnat, nie? Żeby można było sobie dowolnie chodzić po tym świecie, żeby było bardzo dużo komnat, ale żeby grafika była na poziomie Henry's House, czyli bardzo dużo kolorów w jednej komnacie. Może kiedyś do tego pomysłu wrócimy. Wydaje mi się, że ktoś ten pomysł już eksploruje. I Słowak jakiś, który bawi się pod kolorowaniem graficznym gier. Nie pamiętam, jak on się nazywa. On takie stworzył chyba serię gier, jedna o tematyce takiej z robotem chyba jakimś chodzącym. Już nie pamiętam, jak to się nazywało. O, były takie gry, gdzie rzeczywiście dużo użył chyba kolorów, użył czerwiędzieli i też chyba podkolorował sprite'ami, ale już niestety wpadło mi z głowy zarówno nazwa tego tytułu, jak i autora. Demon's Quest może? Nie, nie, nie. Co innego. Jak? Demon's Quest? Demo przez M. Jak Maria. Demon's A Quest. Demon's Quest nie robił Gonzo? Nie. A Demon's Quest nie, to to chyba wie, jakiś a Niemiec nie. robił. Demon's Quest to tak, tak, to jest niemiecka produkcja, No tak. właśnie. Nie, taki Słowak. Jak on się nazywa? Mapa. Ten koleś. Mapa. No jest To taki. on coś takiego zrobił. Taka gra z robotami była, ale już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Na wiele różnych platform? Nie, Nie, on tylko na tylko na Atari. Atari robi. Na Atari. Pokaż może jeszcze, jak grasz. A ja mam Jeśli mogę pytanie jeszcze. prosić. Ja mam pytanie jeszcze o ten. Ale do mapy? Tak. No to okej. To znaczy do Konopach albo do Restada. Nie, chodziło mi, czy pytanie dotyczy mapy, bo jeśli nie, to możemy w tym czasie już Krzysiu może zacząć grać i trochę nam pokazywać, jak to wygląda. Możecie grać. Pytanie jest bardzo proste. Skoro tam jest 8 znaków w tym formacie, to czy cały generator znaków O, dobre pytanie. dla wszystkich plansz to jest 8 znaków, czy każda plansza ma inny? Nie, to jest tak, Nie no, że każda plansza ma inne znaki tam. istnieje globalny zestaw znaków w tej grze Aha. i jest tam około, no, szacunkowo, nie więcej niż 256 i każda komnata sobie wybiera właśnie do maksymalnie 8
z tego globalnego zestawu znaków. Przy czym mogłaby, tak jak powiedziałem, robić to do limitu 16, ale tego z jakichś powodów nie robią. Więc tak to funkcjonuje. Świetne. Tylko ograniczone, no ciężko powiedzieć, czemu tak zrobili. Oczywiście musieliśmy dostosować, to jest jeszcze jedna rzecz związana z tym, z architekturą tego komputera T16. On ma zestaw znaków 256-znakowy. Ale szczęśliwie się tak złożyło, że grafika tła, grafiki, znaki sprite'ów, bo to jest zrobione na znakach wszystko, ciekawostka, i te ruchome elementy, i główny gracz mieszczą się z całą pewnością w jednym takim zestawie atarowskim, 128-znakowym. Natomiast te dodatkowe znaki, które są na C16, one są wykorzystane do tego zwyczajnego tekstu, tak to nazwijmy, czyli do liter i cyfr. I one są umieszczone w tej drugiej połówce, nie, już nie pamiętam w której. Więc dzięki temu mogliśmy tą grę bez jakichś znaczących ingerencji zrobić, co nie zmienia faktu, że i tak musieliśmy przealokować te, powiedzmy, klasy tych obiektów w obrębie tego oryginalnego zestawu C16 i zmapować je do takiego użytecznego formatu rozłożenia w atarowskim zestawie. Więc z tym było troszeczkę zabawy. To oznaczało też, że kod musiał być modyfikowany miejscami. No ale dało się to zrobić. To już zrobiliśmy w Monty. Ja tak na dobrą sprawę ta funkcjonalność tego mapowania identycznie wygląda w Ovidesz in Monty. Też dało się to względnie łatwo zrobić. Czyli w gruncie rzeczy jest 6 znaków na klatkę razy 4 klatki w obrębie znaku, bo przesuwane są o 2 piksele, co daje 24 znaki w zestawie. Razy 4 to będzie 96 znaków w zestawie na animację przeciwników. Do tego dochodzi 8 znaków tła. To mamy 104, później jest 9 jeszcze głównego gracza, czyli będzie 113, no i pewnie jeszcze jakieś parę dupereli. No i wszystko się mieści w tym zestawie 128 atarowskim. Ładnie, bardzo fajnie. Tam, gdzie jest tłok, tak jak tutaj, bo on też sporo zajmuje, on nachodzi definicję jednego z przeciwników. Czyli teoretycznie nie ma możliwości, z tego co pamiętam, żeby się zmieściły czterech przeciwników i tłok. I takiej komnaty nie ma, szczęśliwie. Ja tak jeszcze widziałem gdzieś na YouTubie, czy gdzieś tam jeszcze ktoś zwraca uwagę, że tutaj są przedmioty zbierane TC i nie wiedzą, co to jest. Ty też, Krzysiu, nie wiesz, co to jest? Czy wiesz, co to jest? No jakieś monety takie w tym. Tak, ale chyba była odpowiedź już na to. Tak, ktoś odpowiedział. Tak, ktoś odpowiedział na to. Adam chyba. No Tak, bo tu to właśnie, proste. tak, tu jest kilka ciekawostek w tej grze. Jak się gra, to jest tu dużo takich niewidocznych. Zaraz ja to pokażę. Na przykład w tej wieży, tak. Są dwa przejścia ukryte, tak? Tu, tak widać, że on ta, troszkę, ta, także tu, tędy można przejść i tędy też, tak? Górą, o. Tak, tutaj tędy. Jest, dużo jest właśnie takich tajnych przejść w tej grze, Ale to jest których by. cecha charakterystyczna była w ogóle tych gier typu robionych na silnikach, to szczególnie na Spectrum, Jet Set Willy. Tam były właśnie różne tajne przejścia. To była taka moda w owym czasie tego typu gier, że można było łatwo nie zauważyć, ale te przejścia były takie ledwo odznaczone, a czasami w ogóle nieoznaczone. No, nie wiem, co tam Adam pisał o tym TC, ale to jest w instrukcji napisane. Co są travel checks, czyli czeki podróżne. Właśnie, czeki podróżne. Bo tutaj w tej grze przecież on podróżuje teoretycznie po Europie, nie? Dużo jest, taka jest taka troszkę upierdliwa, bo wiele jest momentów, gdzie trzeba się wrócić po prostu. Na przykład to jest taki moment, że trzeba spaść, wziąć sobie ten czek, tak, podróżny. To jest klasyka i wada Tak. gatunku, No i teraz że muszę z powrotem wrócić. tak, Tędy. autorzy, żeby wydłużyć czas rozgrywki, to Myślę dopuszczali backtracking. się. No. Tak, ale no poczekajcie, bo jeszcze wam pokażę coś ciekawego. Ale kolejną fajną rzeczą jest to, że wersja PMG wygląda lepiej niż wersja VBX. Też tak uważam.
No to Wiecie, zależy w jakiej to zależy, komnacie, kto tak. odpowie, nie? Bo powiedzmy sobie szczerze, to brakuje na małym Atari, żeby w Hi-Resie tło było czarne, prawda? To dużo by poprawiło, jeśli chodzi o kontrastowość odbioru Dokładnie. takiej gry. No a postać Montiego biała, nie? I to by było już idealne. No, tak. Na piątym sprajcie na przykład. No ale tak, rzeczywiście, no bo oczywiście no, po latach postaraliśmy się o to, żeby to wycisnąć maksymalnie soki z PNG, prawda? I wszędzie, gdzie tam się to działo, gdzie się dało to zrobić oczywiście, więc nie ma się co dziwić, że to wygląda całkiem nieźle. Znaczy, tutaj nie da się wszystkiego wycisnąć z PNG, dlatego że grafika no, jest jakby przygotowana przez autorów wtedy, ale gdyby jeszcze tutaj ta bitmapa mogła wpływać, no to podejrzewam, że jeszcze by się dało coś wycisnąć, jakieś Jasne, efekty jasne. No to ładne. wcześniej mówiłem. Chodzi mi o Tak. silnik, bieżący silnik tej. Tak. I do Nie, nie, nie. maksimum, powiedzmy, gdzie to miało sens wykorzystać te możliwości. O, tu jest Nie taka na siłę. komnata. Bardzo ciekawa, gdzie wydaje się, że tu nie ma przejścia dalej, tak? A tu niektóre te znaki, one są, tu mają takie kropeczki, nie? Oznacza to dokładnie, że tu może Monty wejść sobie, tak? I sobie, o, przejść na przykład poziom wyżej, no i tu dalej atakować. I takich przejść jest kilka, które po prostu trzeba odnaleźć w grze, nie? No Ja ja to już. pamiętam. Tak, ja już to. O, na przykład tu jest takie przejście, tak? Ten. Tak, ja to pamiętam właśnie z edytora na PC-cie, Jet Set Willy. Tam oni mają sporo spektrum mocy takich edytorów, do, właśnie z, w Hi-Resie z mapą kolorów. No i te gry zachowały się tym, że właśnie bardzo dużo takich ukrytych przejść, zaznaczonych jakimś jednym pikselem albo w ogóle nie zaznaczonych. Tak. To było chyba charakterystyczne dla gier właśnie z tego okresu. No. Tu w tej grze, na przykład jeszcze w stosunku do Monty on the Run, troszkę poprawili autorzy te tłoki, częstotliwość uderzania tłoków. Bo niekiedy w Monty on the Runie można było wejść do komnaty i ten tłok momentalnie zabijał cię i Tak, koniec, to tak? mnie To było bardzo strasznie odstraszało, no. Nie denerwujące, potrafiłem tak. sobie z tym poradzić kompletnie. Tutaj to o wiele lepiej Tu wygląda. troszkę lepiej to jest, że te tłoki też są groźne, ale nie aż tak groźne jak w Monty on the Run. Ale czy też czasami mogą tam zabić głównego bohatera. Nie no, gdyby ta gra wyszła w 87 roku na Atari, w tej postaci, co żeście zrobili, to przecież to byłby szok. No pewnie tak, nie, na pewno by to było coś nowego, No. ale no teraz no to jest jaka jest ta gra. No niektórym się może podobać, niektórzy powiedzą, że to jest słaby, skromna grafika, tak. I będą pewnie mieli rację, nie? A. No. No Dzisiaj to nie, nie jest nie jakoś nic będą. specjalnego, tak? Wiesz co? Ja wiem. Nic specjalnego, Ja no, sobie, ale jeśli o tym no. już mówimy, wyobrażam to tak, że rzeczywiście jakbyśmy mieli po prostu oryginalną grafikę, w ogóle zbudowaną na innych zasadach, nie na zasadzie takiej, że masz jeden znak tylko i wyłącznie, tylko tak zbudowaną z makrobloków, gdzie wiesz, grafik może skrzydła rozwinąć. Tak. To o wiele lepiej mogłoby to wyglądać, bo to już dodatkowo, wiesz, ta grafika oryginalna, jakaś bardziej rozbudowana, mogłaby podbić, powiedzmy, tą atrakcyjność wizualną takiego tytułu. No na Tutaj to przykład, no wygląda tak trochę jest, syntetycznie. tak, to tak jest zrobione w tej grze Tony, tak. Tony, no właśnie to mi się też No nasunęło, właśnie, ale z gdzie drugiej strony, jest narysowana gra, ta grafika, tak od tak, podstaw, ale tak. z drugiej strony, no tutaj właśnie te gry były proste, ich produkcja była szybka w miarę. No też z tego względu, że tutaj te w obrębie znaku była ta grafika i można było bardzo szybko produkować takie gry, stosunkowo szybko na te różne platformy. To my się tutaj pieścimy, czy tam w tym przypadku to wy konkretnie, z tym, żeby tu zrobić cudawianki, ale normalnie przecież żadna firma nie spędzała 5 lat na tym, żeby tytuł na Atari czy na Commodora wydać, nie? No, różne Nie, rzeczy ale ci można. panowie od Last Ninja to bodajże oprodukowali tą grę przez 2 lata. To było. No. Oryginał, tak? Pierwotny, tak? Tak. Jedynkę i później dwójka też chyba nie była krócej robiona. No to na Całkiem Atari sporo. też, to na Atari też były takie gry właśnie, na przykład RPG. Już zapomniałem tytułu tej gry, którą Romek pokazywał kiedyś u nas, taka, która nie ma de facto końca. I ona też była robiona kilka lat, aż w końcu goście porzucili rozwijanie tej gry, no bo już Atari wyszło jakby z rynku. No właśnie.
To jest to. Teraz można się z tym dziubczyć lata, tak? Bo Atari, no jest pozycja rynkowa, jest jaka jest, tak? A Ustalona, nie ma, no obecnie jest dokładnie, ustalona. no, nie, mamy czas do końca życia, nie? Tak. Ale swojego, nie Atari, tak? Tak. Tu jest ciekawa właśnie komnata, gdzie są też, jak widzicie, kładki, tylko one są niewidoczne, nie? I to jest, tu też jest przejście tajne i to też może nastręczać To jest chyba jeden z trudniejszych problem. O, momentów, nie? tak. Jest kilka takich, ale pokażę wam, gdzie jest najtrudniejsze, bo już jestem praktycznie blisko końca. Jeszcze chyba dwie komnaty zostały. Ta komnata jest jeszcze łaźnie rzymskie, tak jak to ja to nazywam. Ta jest Jedna z jeszcze moich tutaj. ulubionych, jeśli chodzi o podkolorowanie, takie mocno nasycone tutaj barwy są takie w stylu C64, to mi się bardzo podoba. Ja osobiście nie lubię takich właśnie zmyłek typu właśnie ukryte przejścia czy jakieś niewidoczne podesty, bo to jest moim zdaniem trochę już brak wyobraźni autorów. No, to jest ta komnata chyba moim zdaniem najtrudniejsza w tej całej grze. To jest przedostatnia komnata w grze. I tu naprawdę, żeby przejść ją, to trzeba się wysilić, tak? Już pokażę dlaczego, tak? Bo tu jest. Ja to oczywiście już wyćwiczyłem, tak? Tu jest, tak? I teraz trzeba. Właśnie tracę żyć. No, kiedyś mi się udało to przejść, oczywiście, jednym życiem, całość tak jak mówiłem, ale na ogół dużo tu tracę. No i to jest takie właśnie. Trzeba na sam. Tak. Trzeba tak. To jest takie niefajne, bo jak grasz, to jakby nie widząc, co tam de facto jest, jesteś O pozbawiony sobie. możliwości, tak, planowania tego. Dla mnie to nie jest fajne rozwiązanie. Może są ludzie, którzy to lubią. Ale tutaj te obiekty mega kolorowo wyglądają. Ten jest niebiesko-różowy w modnych kolorach. Tamten zielono-różowy też fajny. O, i to jest ostatnia komnata w tej grze. Udało ci No, się nas. kurczę, nie. Zaraz. Coś musiałeś pominąć. Pominąłem coś. Patrzcie, bo niestety no to nie przejdę jej, bo trzeba mieć. Gdzieś Nie jakąś da się komnatę wyjść. musiałem pominąć. 3200 punktów trzeba mieć. I Wracaj. teraz. No, nie da się. To już jest koniec, bo w Nie da się. pewnym. O No, kurde. tak, nie da się już. No, tu muszę niestety zginąć. I koniec. I stąd już nie wrócę, tak? Stąd już nie wrócę z tej komnaty, nawet jakbym tu gdzieś się. Tak, musiałem jakąś komnatę pominąć. No to mam prośbę do ciebie, Krzysiu. To już na spokojnie tam sobie, jakbyś zapisywał jak w Atirze, jak przechodzisz. Gdybyśmy podrzucił, to tam też wrzucimy fajnie takie przejście całości na YouTube, jeśli nie masz nic przeciwko. Jasne. No, to już niestety No i nie da się. zginąłeś w Rzymie. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jak widzisz. Tak. Jakąś komnatę po prostu po drodze tam musiałem pominąć, gdzie były, Tak. bo trzeba mieć 3200 właśnie tych W pieniążkach, w czekach pieniążków, tak, podróżnych. tych czeków, to. Tam widziałem jeszcze na dysku miałeś ekran początkowy, zakończeniowy. To jeszcze możemy właśnie, jeżeli możecie pokazać. A, to tutaj może powiem troszeczkę o moich zmaganiach BDSM-owych z tą grą. Proszę Ekran bardzo. początkowy? No Nie, tam. game over. Game over może, bo o tym chciałem powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że sprite'y w większości, jeśli chodzi o podkolorowanie tła, są w szerokości maksymalnej, czyli tam czterokrotnej, tak? Ale są też pojedyncze, na przykład ci przeciwnicy podkolorowani. I teraz tak, no jak zabij się, powiedzmy. Żeby game over wyszło. To może akurat nie w tej komnacie, ale pamiętasz, Krzysiek, co testowaliśmy, prawda? Że jeżeli w tym miejscu, gdzie jest napis game over, ja ze względów oczywistych usuwam sprite'y, to podkolorowanie spod tego tekstu. No, ze względu na ograniczenia, że tam nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby swobodnie wtedy podkolorowywać ten tekst, bo mógłby przekroczyć limity różne To chyba była ta sprzętowe. komnata, nie? I
Jeżeli tam był pierwotnie sprite właśnie podkolorowany, taki przeciwnik podkolorowany spriteem w pojedynczej szerokości, no to na ta moja pierwotna procedura nie dawała sobie rady, bo ona zakładała, że ten sprite jest szerokości czterokrotnej. Więc musiałem ją uogólnić, ugenerycznić, żeby szerokości sprite'ów hardware'owych w danym wierszu przy czyszczeniu były uwzględniane. Taka rzecz, taki detal teoretycznie, ale powoduje, że no, trzeba poświęcić więcej czasu na zrealizowanie tego. A No, bez coś tego też to z tego, wyglądało to. źle. Po prostu artefakty wizualne były. Aj, no niestety. A Tak, ale to jaki. był ten O tak, obiekt, dokładnie, nie? tutaj to widać, że jest przycięty ten. Teraz prawidłowo to wygląda, że tam w tym narożniku lewym dolnym tego sprite'a, tam nic nie ma. A on jest sprite'em hardware'owym pojedynczej szerokości. No No właśnie. i ta procedura czyszcząca, inicjująca to tło, musiała czyścić sprite'y zarówno pojedynczej, jak i poczwórnej szerokości. Pierwotnie tak nie było. To sobie zdając z tego sprawę, to chyba ty przy testowaniu zauważyłeś w pewnym momencie, Tak. że jakieś artefakty są wizualne. Ja się zastanawiałem, drapa się po głowie, o co chodzi, nie? Przecież to było przetestowane i działało. No i zastanowiłem się, doszedłem do wniosku, że po prostu musimy uwzględnić fakt, że jak tam jest sprite z pojedynczej szerokości, który przecież wprowadziliśmy jako funkcjonalność dodatkową, no to trzeba zadbać o to, żeby prawidłowo to było czyszczone. Zapisałem tą funkcjonalność i działa to idealnie. Ja po prostu na dysku, tam jak wczytywałeś te pliki, widziałem jakieś komnaty, czy też właśnie pliki końcowe, game over, start i coś tam jeszcze tak nazwane. Czołówka jest i Czołg. congratulations chyba. Tak, są Właśnie. te, one są też zdefiniowane w XML-ach w tym formacie naszym. Bo game over nie jest potrzebny, ponieważ po prostu bieżącą komnatę, która w tle jest, tylko modyfikujemy, czyścimy ją. Ale tak, tę czołówkę i możesz pokazać, Krzysiek, tę czołówkę i w sensie w programie, w tym do podkolorowania są pliki do czołówki oraz do congratulations. No, dosyć. Jakiegoś takiego obrazka Tak. tytułowego. Tu jest to, nie zaraz, to nie jest to, tak? To jest, congratulations screen jest taki, tak? No Znaczy i musisz czytać to do programu, żeby to widzieć, czy to mierne well podkreślenie. done. Super, super. No, dobrze, to muszę to rzeczywiście tylko... Czyli szału nie ma. Jest ten koloru mapy. Nie, jeśli ktoś liczył, że właśnie będziemy coś rozszerzali tak pod tym kątem, to nie, nie. No właśnie to To, było moje tak? To jest pytanie. to, tak? Tak. Congratulations screen, Tak, na tak? przykład. Tylko musisz zaokrąglić. A, Bardzo well prosto done. to We have finished of Desimonty. Dokładnie tak to podkolorowaliśmy. No właśnie to było moje pytanie, czy nie kusiło was, żeby zrobić przeglądać z jakiegoś ekranu tytułowego, nawet jeżeli z innego komputera? Ale te tak, kusiło nas, ale gdzie mielibyśmy to użyć? Przed grą, tak? Jakoś Tak, to. więc ja postulowałem coś takiego, Krzysiek, ale ty powiedziesz, że nie Ale chcesz. no, nie było muzyki, tak? Musielibyśmy No, jakąś to inną ci mówię. muzykę, bo Monty on the Run to był jakoś, Monty on the Run to było uzasadnione. Mieliśmy dwie muzyczki, tak? Rozumiem. Dwa takie klasyczne traki, ale w wersji na C16 mogliśmy wykorzystać tylko jeden, bo nie było w tego wpisu, tak? Z C64. A ponieważ ta muzyczka była fajna, chcieliśmy ją jakoś uwiecznić na Atari też i zrobiliśmy to intro. I tam była w ogóle lepsza plansza tytułowa, tak? Ładniejsza. A ta, możecie zobaczyć sobie, wpisać tam, powiedzmy, title screen czy coś takiego, Obidek Sejmonty, i tam jest, no, ta plansza jest taka sobie. Nie, ani nie pasuje specjalnie do Hi-Resu, ani też w tym trybie multicolor. Jakoś niefajna jest. Taka sobie jest ta plansza. Poza tym, no, moglibyśmy ją oczywiście zrobić, przekonwertować, dodać ją do tego głównego programu, jakoś, żeby ona się wyświetlała, później spacją przechodziłoby się dalej. No, ale nie wiem, czy to warte było. Także zrezygnowaliśmy z tej planszy. Tutaj możesz jeszcze pokazać kilka dodatkowych funkcji, takich dosyć elementarnych w tym programie Vedit. Tam chyba można zmienić jasność, chyba tak. I kolor tła O, tak, oczywiście. oczywiście, tak. Jasność można tam, powiedzmy, tak, nie, o. Tak, i tu można porobić, można tu bardziej tak, o. I komnaty się różnią Background. jasnością między sobą. Tak, o. Jakiś bardziej taki. Nie, teraz O, już. fajne. No, można tu sobie ustawić te kolory, takie globalne, bardziej dla. Bo tu oczywiście to są sprajty.
No i fajnie. To co nam zostało jeszcze do omówienia? No chyba to, że zrobiliście właśnie takie okolicznościowe wydanie na City Venture, tak? Że ile tam sztuk powstało tej kasety? A z 50 do 70 sztuk, nie? Tak, jak. No. Chyba się. Judy mi mówił, że chyba 70 sztuk na kałszy. Czyli bardzo, bardzo mało to było. Można uzyskać taką kasetę, jak się supportowało z CD Venture, także bardzo fajna rzecz. No, super, fantastycznie. Coś jeszcze chcieliście, jakieś ciekawostki powiedzieć? Bo chyba nie będziemy mówić o takich ciekawostkach merytorycznych w stylu, że ta gra miała jeszcze francuską swoją nazwę. Inną niż Auf Wiedersehen, Monty. W ogóle ta niemiecka nazwa to była używana też na rynku brytyjskim, z tego co czytałem, bo po prostu było to wyrażenie używane przez Brytyjczyków, takie zwyczajowe. Nawet mieli taki serial telewizyjny, dosyć popularny i w latach 80., a potem został wznowiony w latach 2000. Odświeżyli, odkurzyli format. No, także takie ciekawostki. Czy ktoś z szanownych oglądających, słuchających ma jeszcze jakieś pytania? Mono, widzę, się zgłasza. Tak. Proszę. Czy planujecie wydać całą kolekcję Monty on the Run i Auf Wiedersehen Monty jeszcze raz na kasetach dla tych ludzi, którzy nie mieli okazji być na CD Venture parę lat temu i tym razem? O to chyba musielibyśmy zapytać Jerzego Dudka, ponieważ on dysponuje chyba jeszcze jakimiś pozostałościami tych kaset. Ale u niego można normalnie kupić je? Nie, Nie nie wiem, nic na sprzedajemy ten tych, temat ale nie możemy tego sprzedawać. tak, sprzedawać raczej tego nie możemy, ale jeśli będziesz chciał uzyskać kopię, to nie ma problemu. Pięknie, dziękuję. Ale prywata. Prywata, ale to też po to, Ale żeby. no tak, myśmy dostali tam kilka kopii autorskich tej gry, zarówno tej gry, jak i Monty on the Run. No i rozdaliśmy je ludziom. Monty on the Run, tak? A akurat z Monty, ja mam jeszcze kilka kopii, Tak, ja więc jak też. ktoś będzie bardzo, bardzo chciał, to nie ma problemu, dostanie w prezencie tą grę. Tyle, nie? O Monty on the Run, myśmy dostali dość dużo tych kopii. Kurczę, mnie chyba 3 czy 4 kopie zostały, a 20 miałem, nie? No to widzicie, warto przychodzić. Poparty, tak, poparty po prostu. Mieliśmy tylko taką umowę z Grejem, żeby nie dawać tego na party, tak, i tylko poparty, nie? No i rozdaliśmy poparty, no i tyle, nie? Jeśli chodzi o samą edycję w stosunku do tego pytania, Mono, to ja nic na ten temat nie wiem. Musielibyśmy pytać rzeczywiście Jerzego Dudka, ale obawiam się, że odpowiedź musiałaby być negatywna w kontekście sprzedaży tego, bo po prostu no to nie jest autorski projekt, nie jest autorska praca i nie mamy praw majątkowych, tak, do tego utworu. My to zrobiliśmy trochę na dziko, ale na tym oczywiście nie zyskaliśmy, my jako autorzy w ogóle, więc do nas pretensji mieć nikt raczej od strony prawnej nie powinien. Rozumiem, to po prostu jest zawsze jako prezent. To tak, to tym możemy rozmawiać w tym sensie. Tak, Jeżeli taka oczywiście. była twoja intencja, to myślę, że możemy Nie tobie udostępnić taką sądzę też, no, żeby dobrą. Jurkowi się opłacało nagrywać kolejne tam kasety, nie? Tak, ja myślę, że nawet jego nie musimy angażować. No, po prostu jak Dokładnie. podasz mi adres swój dokładny, to po prostu udostępnię ci kopię. Zarówno Monty on the Run, jak i Auf Wiedersehen Monty. Z tym, że Auf Wiedersehen Monty, no, to musisz z mojej strony poczekać, bo tego E-mailowy. to będę musiał jeszcze otrzymać, bo zostawiłem ja w samochodzie kolegi. Jeszcze raz dziękuję. Super. Proszę bardzo, przypomnij mi się, po prostu napisz do mnie maila indywidualnie i Dobrze. sprezentuję ci obie kopie tych gier. No problem. Ale sobie załatwił prywatnie. Nie dość, że Dobrze, prywatnie, to dobrze. jeszcze na forum Czyli publicznym. można, właśnie warto przychodzić na takie spotkania online'owe, zoomowe z autorami, bo warto przychodzić na takie spotkania zoomowe z autorami, bo można sobie coś załatwić u autorów. A to program, a to dane, a to informacje, a to nawet kasety. Dobrze, panowie, w takim razie nie wiem, jeżeli już nie ma więcej pytań, nie ma już żadnych dociekliwych osób, które by chciało coś zapytać,
To możemy sobie już powoli kończyć spotkanie. Może zapytam takie ostatnie pytanie do Krzysia i do Marka. Co następne? Znaczy ja wiem, co następne, no ale powiedzcie to sami, żebyśmy mogli was trzymać później za język i cisnąć na porach. Czyli zadałeś pytanie retoryczne, tak? Tak, zadałem tak zwane pytanie retoryczne. No następny już teraz na pewno wrócimy do Ryka. Nie, już od wczoraj, tak na dobrą tak, sprawę. Już nawet wczoraj żeśmy obgadali sprawę. Także mocno wracamy do tego projektu. I trzeba go ukończyć, bo tam jest bardzo zrobione i to naprawdę szkoda by było, żeby to się zmarnowało. No i jest tak, jeszcze trochę oczywiście pracy potrzeba, żeby to ukończyć, ale jest już bardzo dużo zrobione i no i tyle, nie? No i teraz będziemy nad tym pracować. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Ja wam bardzo dziękuję. Rastan i Konop, super w ogóle, że pokazaliście te wszystkie narzędzia, powiedzieliście, jak to jest zrobione, jakie szczególiki. No i dziękuję wszystkim, którzy tutaj brali udział w dyskusji, a także słuchali nas. To na tyle dzisiaj. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich i dobranoc, do zobaczenia. Dzięki. Tak, dobrej nocy. Jak ktoś chce zostać, może zostać, bo często ludzie sobie tutaj jeszcze gadają na takie luźne tematy, także zapraszam na afterek. To dobranoc. Dobranoc, pa. Dobrej nocy. Hej. Dzięki, do usłyszenia. Cześć, cześć. Thank you.